I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just lose it, have no shame, I admit it. They can find me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me, they want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. To notice that I'm in motion, there is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór wszystkim zebranym, siema, siema, witajcie na dzisiejszym streamie, cześć, cześć, witam was na dzisiejszym streamie, gdzie będziemy sobie grali FIFA 20, witajcie, witajcie, witam tutaj wszystkich zebranych na streamie, witam wszystkich obecnych na czacie, cześć, cześć, witajcie, bardzo mi miło, że jesteście na dzisiejszym
strumyku. No i co, od razu będziemy przechodzili tak naprawdę do rzeczy, bo nie ma na co czekać. Odpalamy sobie FIFA. Dzisiaj będziemy sobie kontynuowali naszą karierę. Jest to kariera Fortuną Düsseldorf, ale nie będziemy tutaj raczej grali cały czas tą Fortuną, chociaż zobaczymy, bo na razie musimy dokończyć sezon. A dalej no to się zobaczy, co będzie. Aha, chyba mi tutaj nową karierę włączyło. Nie, nie chcę też kontynuować. To jest już akurat jakaś inna kariera, ale my sobie wczytamy karierę Fortuną. Ogólnie kariera Wisłą powinna się jutro pojawić na kanale, pierwszy odcinek. No już parę streamów temu KP pojawił się taki cel donate'ów na PGA, które będzie już za niedługo. Dobra, mamy mecz z Bayerem tutaj na początek, 25 stycznia. I pamiętam, że ostatnio robiliśmy transfery. Może się dzisiaj uda dokończyć ten sezon w całości. Cześć Jakub, witam, cześć Nessim, witajcie wszyscy. Witajcie, witajcie. Pozdrawiam cię, Mix Games. Dobra. Ostatni mecz wygraliśmy 1-0 z Werderem. Wcześniej przegraliśmy z Lipskiem 4-3. Dobra, no myślę, że Bayer Leverkusen to jest taka drużyna, z którą zagramy mecz bezpośrednio. I wiem, że też parę transferów nam się udało ostatnio ogarnąć. Parę transferów udało się tutaj już zatwierdzić. I to są głównie transfery zawodników, którzy przyjdą za te pół roku do nas. Więc jest Steven Zuber. Steven się czyta te imię. W każdym razie to Szwajcar. Jest Wiktor Kowalenko. Więc tutaj pomoc. Bardziej środkowa. Jest Robin Gosens. Lewy pomocnik. Atboer, prawy pomocnik. Dwóch z Atalanty tutaj do nas przychodzi. Hader Gionaj. Kurde, też nie wiem, jak przeczytać dobrze to nazwisko. Prawy obrońca z Kosowa. Stendera, czyli Stendera? Też nie jestem pewien wymowy. Środkowy pomocnik kolejny tutaj. Maksymilian Witek, lewy obrońca. Więc zarówno prawego obrońcę, jak i lewego obrońcę sobie sprowadziliśmy. No i tak to wygląda. Ci zawodnicy tutaj dołączą do naszej drużyny. Dobra, tu jeszcze jest Christian Günther. Ale chyba jego nie będziemy już brali, skoro udało się Maksymiliana Witka tutaj zakontraktować. Na ile Volta oceniasz? Pawkrat, Volta wydaje się spoko, ale jeszcze chciałbym sobie online trochę pograć, bo nie miałem za bardzo do tego okazji. Także myślę, że już wkrótce pogram i wtedy coś więcej tutaj jeszcze powiem. Obecnie mamy 33 punkty w lidze. Jesteśmy 2 punkty za Bayerem oraz Lipskiem, którzy mają po 35 punktów. I Bayer tutaj zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, Lipsk miejsce drugie. Bayer Leverkusen jest na miejscu 9, ok? Nasi dzisiejsi przeciwnicy zajmują obecnie miejsce 9. Tak wygląda cała tabela Bundesligi na obecną chwilę. Fortuna na miejscu 3 jest, myślę, że naprawdę dobry rezultat, ale postaramy się go w tym drugim półroczu obronić. Zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że tak. Czy zespół może grać cały czas na takim poziomie? Próbować, to jest nasz obowiązek. Okej. Okay. Bayer. Zwycięzcy się nie sądzi, dokładnie. Będziemy próbowali z Bayerem tutaj wygrać. Jakie nastawienie tym razem? Dajemy z siebie wszystko. Ostatnio było 2-2, tak. To było na początku naszego sezonu. Graliśmy wtedy właśnie z Bayerem Leverkusen. Dzisiaj byłem na basenie popływać jak rekin. No jak tam się pływało? Dobra, i ogólnie słuchajcie, zostało nam jeszcze 7 milionów. Ponad 7 milionów i trochę na pensję. I tutaj mówiłem, że można byłoby dokonać jeszcze jakiegoś jednego transferu w tym okienku, ale nie wiem, kogo moglibyśmy kupić tak naprawdę. Bo wzmocnienie by się jakieś przydało, tylko dobre pytanie, na jaką pozycję, kogo byśmy konkretnie chcieli kupić.
Bo myślę, że tak środkowego obrońcę to nie bardzo. Jak już coś, to... Jakbym miał kogoś kupić, to prędzej albo jakiegoś bocznego obrońcę. Środkowego raczej nie. Raczej nie w tym momencie. Ewentualnie kogoś na atak. Henix jest w naprawdę dobrej formie, ale przydałby się jeszcze taki drugi rasowy napastnik, bo Kownacki u nas gra na skrzydle, na prawym skrzydle prawej pomocy. Krycha, witam. Tak, mam bocznego, który przychodzi. Bramkarzy, no bramkarzy mam trochę dużo, ale staram się wypożyczyć jeszcze tam chyba dwóch kolejnych. No, w każdym razie Rensing odchodzi od nas po sezonie, z tego co pamiętam. Stefan odchodzi, bo on jest tylko na wypożyczeniu i Majecki będzie prawdopodobnie pierwszym bramkarzem w nowym sezonie. Więc bocznego raczej obrońcy bym teraz chyba jednak nie sprowadzał. Jak już coś, to napastnika. Mamy 7 milionów, więc będzie można się zastanowić, ale na razie sobie przejdziemy do tego pierwszego meczu na dzisiaj, czyli spotkania z Bayerem Leverkusen. Może to nie być łatwy mecz, gramy na wyjeździe, także tym bardziej mogą być tutaj emocje naprawdę na wysokim poziomie. Creepypasta, witam. No, lewy obrońca, tylko że lewy obrońca do nas przychodzi nowy właśnie za pół roku, więc ewentualnie teraz można byłoby kogoś kupić. Albo napastnika, bo na dwa transfery sobie pozwolić nie mogę. Znaczy mógłbym teoretycznie kupić dwóch zawodników, ale to byliby dwaj średni zawodnicy, a jednak chciałbym kupić zawodnika, który tutaj mógłby grać w pierwszym składzie. Także jeszcze zobaczymy. Dobra, no to jedziemy w takim razie. Mecz Fortuna Bayer Leverkusen. Także poczekamy sobie, aż tutaj spotkanie nam się rozpocznie. Zaraz będziemy mieli tutaj pierwszy gwizdek w tym spotkaniu. Jak widzicie, zawodnicy już się przygotowują do meczu. No a my zobaczmy otwarcie, wstęp. Cześć Daci, witam. Cześć Cykatman, witajcie. Siema, siema i dzięki za Lutza. Czyżby to był Lutz od Mafcia? Jest to bardzo prawdopodobne. Dziękuję za Lucika, który nam się tutaj pojawił. Jak widzicie, oprawa jest. Dzięki Mawcio. Dzięki za Lutza. W ogóle właśnie rozpoczął się turniej Scrabble na naszym Discordzie. Może ktoś z was bierze udział. Także życzę nam wszystkim powodzenia. I ogólnie już można się umawiać na gry i grać wśród tych, którzy są zapisani na turniej, bo zostały rozlosowane grupy. Dobra, mecz tutaj, jak widzicie, w otoczce zimowej. No, bo zobaczcie, mamy śnieg, który jest tutaj obecny. No i co? Zaczynamy. Dark Lord, pozdrawiam. Jeszcze nigdy nie grałem w takie Scrabble. Ja coś tam kiedyś grałem, ale to za dawnych czasów. Teraz nie wiem, czy cokolwiek pamiętam. Będę musiał sobie przypomnieć. Ostatnio tam jakąś grę próbowałem grać, ale powiem tak, wyszło mi raczej dosyć średnio. Ciekawe, jak sobie Rozcierdzony poradzi na turnieju, bo jest jednym z faworytów. No i co? Już jest rzut wolny. Sobotka otrzymuje żółtą kartkę na początku spotkania. Niestety, ale sędzia tutaj odgwizdał faul tuż przed polem karnym. Dobrze, że to nie był karny. Dobrze, że to nie było w polu karnym. Ale i tak będzie bardzo niebezpiecznie. Zobaczcie, z jakiej pozycji będzie tutaj wykonywany rzut wolny. Nieakceptowalne są nazwy krajów, ani coś w ten deseń. Okej. Postaram się zapamiętać. No słuchajcie, już tutaj jest niebezpiecznie. I tutaj można już stracić bramkę na sam start. Dobra. Próbujemy podskoczyć murem, ale tutaj podanie poszło. No i zobaczmy, jeszcze jest okazja, broni nasz bramkarz. Ależ było niebezpiecznie. Kombinacyjne rozegranie tego rzutu wolnego, no i to... To im wyszło, ale nasz bramkarz znakomicie zainterweniował, dzięki temu nie ma bramki. Scrabble gra trudna.
Jakoś sobie poradzicie. Poradzimy, bo ja też gram. Też nie wiem, jak ja sobie poradzę, ale jestem w grupie z Zielonkiem, Pandą i Kretubą. Także naprawdę niezłą ekipę mam w grupie, będzie ciekawie. I nie wiem, czy w mojej grupie też są osoby, które zupełnie, które mało co ogarniają tę grę Scrabble, ale może tak być, nie wiem, nie rozmawiałem za bardzo, chociaż Zielony ktoś tam pisał, że to już macie wygraną, ale ja nie sądzę, że tak raczej będzie. Będzie raczej... Jeżeli Zielonek to już nie ogarnia za bardzo, to może być taka gra nie ogarów. Także wynik może być naprawdę różny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz Kownacki. Nie było tutaj faulu. Czysty wślizg. Dobrze nasi przeciwnicy odebrali piłkę. Jeszcze fakt pogarsza to, że jestem w grupie z Edwardem. Edward to jest kozak w te Scrabble? Nawet nie wiedziałem. Szczerze mówiąc, nawet o tym wcześniej nie słyszałem, że Edward tak ciśnie. No ale dobrze. W takim razie nastroje przed turniejem, a właściwie nastroje już turniejowe, bo się turniej już tak naprawdę zaczął, są ciekawe, myślę. A teraz jest akcja naszej drużyny, zagranie do środka. No i tam by Henning strzelił, ale okazało się, że jednak Kownacki no był na spalonym i to ewidentnym. No, trochę za długo się czekało z tym podaniem. Słuchajcie, na dobry początek streama możecie łapkę w górę walnąć. Byłoby miło. Łapka w górę na start zawsze wskazana. No a dobra, my jedziemy. Liczę, że nie odpadnę w grupie. A ja być może odpadnę. Nie wiem. Zobaczymy. Najpierw to muszę sobie przypomnieć, jak się tutaj gra w Scrabble. Wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć już po grach z moimi przeciwnikami. Hradecki tutaj w dobrej formie. Dobre interwencje. No ale zobaczymy, czy dzisiaj zdoła zachować czyste konto. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że zdołamy strzelić mu jakąś bramkę albo jakieś bramki. Tutaj Stuger próbował uderzać z daleka, ale było to uderzenie niecelne, ponieważ piłka przeleciała nad poprzeczką. Cześć Jakubie, witam. Jak tam? A no weekend się, słuchajcie, zaczyna. Weekend to jest zawsze chwila wolnego, a teraz Karaman, zagranie do środka. No i jest gol! No i jest gol! Fortuna Düsseldorf wychodzi na prowadzenie w 28 minucie spotkania na wyjeździe. Tutaj w Leverkusen prowadzimy z Bayerem 1-0. Naprawdę ładnie rozegrana tutaj akcja. Wypuszczenie do naszego zawodnika. Karaman zagrał do środka, no i tutaj na pustą bramkę Kevin Stuger musiał to wykończyć, wykorzystać. Mamy 1-0. Nieźle tutaj się to prezentuje. To my wychodzimy na prowadzenie. Właśnie, słuchajcie, skakaliście już tam na Pucharze Kapci dzisiaj? Też skoki są prowadzone. No, a co do, słuchajcie, tych weekendów, to u mnie z weekendami to różnie tutaj będzie teraz bywało. Tak czy tak, no, będę musiał się uczyć do matury. I raczej nawet w te weekendy nie będę miał jakoś dużo czasu. Więc no weekendy niekoniecznie oznaczają dla mnie jakieś wolne, może wolne od szkoły, ale od nauki raczej nie do końca. Więc no weekendy też będę miał trochę zajęte tą nauką. Ale teraz była okazja, Hennings. Piłka jednak uderzyła, obiła metalowy pręt. Także no u mnie te weekendy to tak będą pośrednio, można powiedzieć. Co zrobił bramkarz w tej sytuacji? Nabił swojego obrońcę. Nie wiem, to było dosyć ciekawe i nie spodziewałem się tego. A teraz próbowaliśmy uderzać. No, ciekawa koncepcja, musicie przyznać. Tutaj bramkarza Radeckiego.
Niebezpiecznie. Wciąż niebezpiecznie łapie tutaj nasz goalkeeper. No dobra, Marcel Sobotka. Rex Beczaj. Sędzia uznał tak o faul niestety. Do zobaczenia, Kacper. Dzięki, że wpadłeś. Laporte. Z Manchesteru City do Barcelony. Ponad 100 milionów euro. Patrzcie, jakie transfery tutaj są przeprowadzane. O i teraz musi się tutaj pilnować też Sobotka, bo on już dostał żółtą kartkę na początku tego spotkania. By tylko dzisiaj nie wyleciał z boiska. A teraz zobaczmy Hennings. Hennings i będzie uderzenie, broni bramkarz. No zobaczymy, czy Hennings zachowa tutaj formę z poprzedniego roku, która była naprawdę niesamowita jak na naszego kapitana, który jest liderem klasyfikacji strzelców w Bundeslidze. Miejmy nadzieję, że w tym roku 2020 także będzie strzelał w dużej ilości, a teraz mamy przerwę. Też będę miał egzamin na koniec 8 klasy. No nieźle. U mnie ostatnio łosie? Łosie? Serio? Niezłe łosie. Okej. Dobra, możemy jakąś zmianę przeprowadzić. Ampomag może wejść? No może na razie nie. Pink pewnie wejdzie za Sobotkę, bo on już ma żółtą kartkę, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze pograjmy sobie w tym składzie. No bo jak na razie prowadzimy, więc wynik jest pozytywny dla naszej drużyny. I miejmy nadzieję, że taki wynik też będzie w drugiej połowie. A może i coś jeszcze strzelimy. Dobrze byłoby dołożyć tutaj kolejne trafienie, bądź też trafienia, przy tym nie tracąc żadnej bramki. A zobaczmy, jakie teraz długie zagranie. No i mamy piłkę. Chodzi 1-1. No czekam, Pawkret. Też to możemy rozegrać mecz. Jeżeli masz FIFA 20 na PC-cie, to zagrać można. Waluty Świata z Karolem, witam. Dobry wieczór. Oj, i piąskuje nasz bramkarz. Dobra, Dawid Kownacki. No nie wyszło to zagranie. Do boku, Hoffenheim gra teraz. Gra następnym już z Bayerem, okej. To nas nie interesuje jakoś bardzo. Na razie tutaj my musimy się skupić na naszej obecnej sytuacji w tym spotkaniu. No i zobaczmy, teraz piłka wypuszczona do Kownackiego. Dawid Kownacki. Dawid Kownacki, zagranie do środka. Oj, oj, oj. Przekombinowane. Mogliśmy próbować po prostu uderzyć tutaj za pośrednictwem Kownackiego. A teraz jest jeszcze okazja. Sztuger uderza, ale Hradecki broni. A, na Xbox One. No to Pawkrat, no, nie popiszesz się swoimi umiejętnościami w takim razie w spotkaniu ze mną. Nie mamy się jak zmierzyć. No mogłem prostopadle, ale chciałem jakoś tutaj w tej sytuacji wrzucić. To jednak nie wyszło na dobre, a teraz niebezpieczna strata, uderzenie. No i niestety to jest gol, to jest wyrównanie ze strony Bayeru. Dobra, robimy podwójną zmianę. Robimy podwójną zmianę. Albo na razie może pojedynczą. Wejdzie zamiast Sobotki Fink. To chyba Sobotka tak stracił. I niestety straciliśmy przez to gola. No zaraz będę chciał jeszcze tutaj kolejne zmiany przeprowadzić. No niewykorzystane sytuacje się mszczą, to prawda. Trzeba starać się lepiej te sytuacje wykorzystywać, bo teraz no powinniśmy jednak strzelić gola przy tamtej sytuacji. No i dobra, Hennings, spróbujemy dalej, bo jeszcze zostało trochę czasu w tym spotkaniu, żeby odmienić jego losy. Dobra, jest okazja. Hennings przy piłce. Hennings. Będzie out. Będzie out dla naszych zawodników. Widzę zmiany w ekipie Bayeru Leverkusen. A tutaj Dawid Kownacki. Będzie jeszcze rzut rożny. Dobra, Ampomag wejdzie za Karamana. Możemy przeprowadzić sobie tę zmianę. Trzecią zmianą będzie Plet, który wejdzie właśnie za Kownackiego. Gieselman wrzuca piłkę w pole karne.
Dobra, jeszcze próbujemy. Będzie uderzenie i broni bramkarz. Ależ to była bomba, zobaczcie. Ależ to była bomba. Wkrótce, Reksio. W październiku ją planuję ogarnąć. Więc myślę, że na dniach może coś się wymyśli. Ale chcę też rozpocząć serię z kariery Wisłą Kraków i ona będzie na odcinkach i tym się zajmuję w pierwszej kolejności. Czyli chcę po prostu tę serię zacząć, a później myślę, że będzie można już odpalić też karierę widzami. Także wkrótce się szykuje coś takiego. I zobaczmy, teraz akcja Bayeru. Jak widzicie, obecnie cały czas wynik remisowy. Dawid Kownacki. Sztuger. Pogubił się z piłką. Dobra. Może tutaj zejdzie właśnie Kownacki, wejdzie zamiast niego Pledl i zobaczymy, czy jeszcze tutaj zdołamy zdobyć jakąś bramkę. Może w końcówce tego spotkania i uważajmy, żebyśmy tej bramki nie stracili. Nie chciałbym tego meczu przegrać, szczególnie, że nie gramy gorzej od Bayeru, a myślę, że nawet lepiej prezentujemy się od ekipy gospodarzy w tym meczu. Więc to byłby ogromny niedosyt, jakbyśmy tutaj teraz stracili kolejną bramkę. I nasz bramkarz znakomicie broni i nas teraz ratuje. Dobra, skoro niewykorzystane sytuacje się mszczą, no to może teraz my wykorzystamy sytuację po tym, jak przeciwnicy zmarnowali swoją okazję. Ale niestety piłka stracona. Proszę oddać mi rangi. Ktoś z moderacji ci może odda, ale Pawkred nie wychodzi się z serwera, jak się ma rangi. Bo później... O, teraz jest okazja, zobaczmy zagranie. Próbowałem tutaj podaniem. Później nie masz gwarancji, że ktoś ci te rangi odda, no bo teoretycznie nie musi tego robić, więc... Nie wiem, nie widzę sensu wychodzenia z serwera. Wtedy traci się też wszystkie rangi. I dostęp do innych ukrytych kanałów, jak na przykład kanał sponsorski, jak się jest wspierającym, więc myślę, że raczej nie bardzo, nie warto wychodzić z serwera. Co tutaj się stało? Dlaczego nasz bramkarz po prostu tego nie wybijał? Nie wiem, ale było bardzo gorąco pod naszą bramką. Dobra, teraz nasz bramkarz wybije. Kurde, mogliśmy tutaj stracić bramkę w tym momencie. Była bardzo niebezpieczna sytuacja. No ale to już sama końcówka tego meczu i chyba zakończy się to spotkanie remisem. Chociaż jeszcze Bayer atakuje. Piłka nad bramką, koniec. Koniec i remis 1-1. Co się wylało? Dobra, mamy wynik remisowy. Mamy 1-1, no mogliśmy to jednak wygrać. Mogliśmy w tym spotkaniu zwyciężyć. Jednak nie wykorzystaliśmy sytuacji. Nasi przeciwnicy potem nam strzelili bramkę wyrównującą. No i tak to się zakończyło. Ennings musi utrzymać impet. No dzisiaj akurat bramkę nie strzelił, ale też miał swoje okazje. Słuchajcie, znowu remisujemy z Bayerem. W pierwszej części sezonu też zremisowaliśmy. No i tutaj, jak widzicie, ponownie remis. Ufam umiejętności naszych piłkarzy. Dobra. Musimy ciężej pracować. Zdecydowanie. A, mój bramkarz. No w tamtym momencie tak. To był taki trochę wylew. Dziwna bardzo sytuacja, ale no cóż, nic na tamtą sytuację już poradzić za bardzo nie mogliśmy. Bayer marnuje wspaniałą okazję w meczu z Fortuną. Obecnie zajmujemy cały czas te trzecie miejsce w tabeli. Koniec negocjacji. Dobra, i słuchajcie, mamy już 30. Pora się zająć tym transferem, jeżeli chcielibyśmy tutaj jeszcze do jednego transferu doprowadzić, no to teraz jest taka możliwość, jest na to okazja, bo jest
styczeń, 31 stycznia, ostatni dzień okienka. Dobra, jakbyśmy chcieli kupić napastnika do 7 milionów około, to kto taki mógłby być? Kto taki mógłby być tym napastnikiem, którego byśmy tutaj mieli wykupić? Chyba będę musiał się trochę rozejrzeć, bo obecnie tutaj nie mamy za bardzo żadnych obserwacji. Mariusz Stępiński. Tak, Ronaldo. Już lecę. Jakbym miał tutaj jakiś większy budżet, to mógłbym szaleć na rynku, ale dobrze chyba wiecie, jaki mam budżet. Zresztą sami widzieliście przed chwilą, że mamy obecnie 7 milionów euro. Ponad 7 milionów euro. Christian Benteke, 29 lat, Crystal Palace, 75 overalla. I zobaczcie, że akurat mieściłby się w naszym przedziale cenowym, w naszym zakresie. To co, próbujemy Benteke ściągnąć do fortuny? Benteke to był rzeźnik z FIFA 14. Benteke i jego główki. To mogłoby być ciekawe. Adam Chlożek ze Sparty Praga. Okej, zaraz zobaczę. Możemy go dodać do obserwowanych zawsze. Możemy go zawsze dodać do obserwowanych. Jeszcze tutaj zobaczę na propozycję. 17 lat. Tylko, że to jest prawy skrzydłowy. Prawy skrzydłowy. No właśnie, bardziej bym myślał o dokładnie o napastniku. Więc bardziej bym myślał o zawodniku, który gra tutaj dokładnie na tej pozycji napastnika. Siema, witam. Dobry wieczór. Dobra, no to co? Czy my tutaj jeszcze kogoś mamy z tych napastników? No, innych za bardzo... Co do innych zawodników za bardzo się nie orientuję, jak tam to z overallem wygląda. Jakbym choć znał overall, to mógłbym coś więcej powiedzieć. No, ewentualnie mogę poszperać na SoFIFA. Chciałem coś ewentualnie zobaczyć. To chyba nie byłby zły pomysł. No, chyba że macie jakieś wasze propozycje. Tylko słuchajcie, oczywiście takie, które się mieszczą w naszym zakresie. Takie propozycje, na które... nad którymi byłbym w stanie się w ogóle zastanowić. To jest taki główny warunek. Aż też sobie przeglądnę i zobaczę, jak to wygląda. A nawet nie musi być to jakiś młody zawodnik, szczerze mówiąc, chociaż no, zawsze wolałbym młodego, ale nie musiałby być to konkretnie młody zawodnik, chociaż nie mamy też żadnego napastnika takiego młodego, który mógłby się tutaj rozwijać. Chyba że ktoś tam jest na wypożyczeniu, zaraz zobaczę. Cześć Kubik, witam. Witam wszystkich. Cześć Elrak, siema. O, no to fajny potencjał, fajna ocena, Sawyer. Tylko właśnie to jest prawy skrzydłowy, no nie? Bym się tutaj bardziej zastanawiał właśnie nad napastnikiem. Jest Emanuel Ioha, on jest na wypożyczeniu. Moglibyśmy go też, słuchajcie, ściągnąć z wypożyczenia. Ale no, po coś mamy te pieniądze w budżecie, żebyśmy mogli je tutaj jakoś spożytkować, jakoś wykorzystać. Słuchajcie, aż sobie zobaczę, ile ten zawodnik jest tutaj warty. I co on, jak on będzie mógł się rozwinąć, chociaż wiadomo, jest dynamiczny potencjał. Jest dynamiczny potencjał, więc no on tutaj może naprawdę sporo pozmieniać zawsze w tym rozwijaniu się zawodników, ale on ma dosyć fajny potencjał. Spoko. Jednak przydałby się tutaj jeszcze jakiś właśnie zawodnik na atak, jak na razie, na tę chwilę. Cześć Flisur, witam. E,
Cześć, generał, witam, dobry wieczór. Dobra, czas poszukać dalej. Jeszcze muzykę ustawię. Dobra, może tam cicho sobie lecieć w tle. Jakoś nie bardzo głośno. Czemu Kownackiego nie dam na N? Mógłbym dawać Kownackiego tutaj na napastnika. Ale on na prawej pomocy w sumie dosyć dobrze gra. Problem taki, że Kownacki i tak niestety od nas odejdzie. Bo to jeszcze było przed transferem. To jeszcze było przed transferem, słuchajcie. Dlatego też on jest tylko na wypożyczeniu i niestety wróci do Ligi Włoskiej po sezonie. Więc i tak nie mam za bardzo tutaj co Kownackiego jakoś rozwijać. Tak czy tak nawet byście jakiś rezerwowy napastnik mógł przydać. No Henningsa na pewno nie będę ściągał tutaj z pierwszego składu, bo on jest w formie i to jest nasz kapitan. Więc ten sezon Hennings u nas dogra. I tutaj nie chciałbym jakichś większych zmian przeprowadzić, natomiast taki napastnik, który mógłby być rezerwowym, a też mógłby sporo pograć, by się tutaj przydał. Cześć Radwein, witam. Już 15k. Co się fucie, ja tam futa nie gram. W obecnej chwili. No to jest Sawyer, myślę, że zawodnik, którego możemy obserwować. Ale zobaczymy, czy on będzie konkretnie na teraz. Może postaramy się go sprowadzić w nowym sezonie, jeszcze zobaczymy. Jeszcze się okaże. Ja tutaj sobie paru zawodników jeszcze obserwuję. Benza. Ile on by mógł kosztować? Też nie wiem. Moglibyśmy go zawsze obserwować. Ale jakby wykraczało to poza nasz budżet, to raczej mogłoby być ciężko. A Mariusz Stępiński? Jak wygląda jego overall? Potencjał? Okej, overall jest dosyć spoko. Może słuchajcie, Stępiński. Może Stępińskiego byśmy sprowadzili. To byłoby... mogłoby być bardzo ciekawe. Dobra, spróbujemy zaproponować kupno. Jak się nie uda, no to cóż. Ale spróbować zawsze można, tak? Zaoferujmy kwotę. Jakbyśmy mieli Kownackiego i Stępińskiego w jednym klubie, to mogłoby być dosyć ciekawe. Dobra, dalibyśmy za niego 7 milionów? Ciekawe, co by na to powiedzieli. Oj, zobaczcie, zgodzili się. Potencjał jest nieistotny. No teoretycznie jest dynamiczny potencjał, ale jednak jak się widzi fajny potencjał zawodnika, to zawsze lepiej to wygląda. Dobra, słuchajcie, no i z klubem się udało dogadać, 7 milionów. To teraz jaka płaca tutaj? Ważny piłkarz. Okej, odpowiada im to. Pachę to z złotą piłką, no pamiętam jak to u ciebie wyglądało. Okej, Stępiński, 5-letni kontrakt. No i słuchajcie, to się chyba uda. To się chyba uda, tylko teraz dobra płaca. Oni nie zaproponują tej płacy, no nie? A muszę robić to samemu. Nie wiem, mogę dać 20 tysięcy? O, i zobaczcie, zgodzili się. No to mamy Stępińskiego, słuchajcie. Mamy nowego zawodnika. Nie wiedziałem, że to tak łatwo pójdzie i tak sprawnie, ale za kwotę 7 milionów Mariusz Stępiński przychodzi do Fortuny Düsseldorf, także kolejny Polak ląduje na pokładzie u trenera Kapcia. Mariusz Stępiński zostaje zawodnikiem klubu Fortuna Düsseldorf. Bardzo dobrze widzieć tego zawodnika na pokładzie. On może tutaj naprawdę sporo zdziałać. Może naprawdę sporo zdziałać. Może nawet jeszcze więcej niż Kownacki, niż Hennings. To się okaże. Idę grać Rakowem. No to miłej gry Rakowem w takim razie. Red jest u nas chyba na stałe, a TekPT jest na wypożyczeniu, jeśli dobrze pamiętam. Stępiński na razie będzie na ławce rezerwowych, ale myślę, że wejdzie w trakcie spotkania. No i słuchajcie, na ataku Kownacki ze Stępińskim to może być ciekawe. Dobra, idziemy sobie dalej.
No i słuchajcie, już się będzie okno transferowe kończyło. Nie wiem, czy będziemy sobie tak przechodzili godzinę po godzinie, czy sobie to skipniemy. Bo to i tak się już raczej nic jakoś bardzo istotnego nie wydarzy. Co się miało wydarzyć, to już się wydarzyć zdążyło, myślę. Także chyba sobie przejdziemy dalej. Zobaczę tylko jeszcze szkółkę juniorów. A tutaj szukaliśmy napastnika, ale ostatecznie znaleźliśmy trzech SPO. Jednego SP i jednego lewego skrzydłowego. Więc raczej żaden z nich tutaj napastnikiem nie zostanie. Ale taką dziesiątką. Czy może nawet cofniętym napastnikiem, zobaczymy. Dwóch napastników w następnym meczu. Nie, na razie nie będziemy zmieniali taktyki. Taktykę ewentualnie zmienimy, jakbyśmy przegrali w jakimś spotkaniu. Okej, szukamy tutaj rozgrywającego w Niemczech. Kolejnego skauta nas za bardzo nie stać. Znaczy, może byśmy zdołali ogarnąć kolejnego skauta, ale on nie byłby aż tak dobry jakościowo. A za tego skauta chyba 4 miliony zapłaciliśmy, więc raczej myślę, że nie warto na razie. Zostaniemy przy tym, przy czym tutaj obecnie jesteśmy. Ja też sobie odblokowałem sponsorów Sawyer, właśnie mam już LVB w Wiśle, także jest spoko. Dobra, kończy się okienko. I tutaj mamy mecz z Eintrachtem, a później z Wolfsburgiem. Myślę, że sobie te mecze możemy rozegrać, co? Może teraz tych spotkań nie symulujmy, tylko je sobie tutaj rozegrajmy. Także mecz Fortuna Düsseldorf kontra Eintracht. Dobra, o, już Stępiński ma 7-4 overalla, zobaczcie. Już mu overall wzrósł, dopiero do nas przyszedł. No już dostał tutaj zimowego upgrade'a, można powiedzieć. No i myślę, że dzisiaj wejdzie na boisko w drugiej połowie spotkania. Dostanie swoją okazję i zadebiutuje w ekipie Fortuny. Także kolejny Polak, kolejny polski napastnik przychodzi z Włoch do Niemiec. Wcześniej Kownacki, Sampdori na wypożyczenie tutaj do Fortuny. A teraz Mariusz Stępiński prosto z Elasu Werony do Fortuny właśnie. Transfer definitywny. Cześć, rozświerdzony. Pozdrawiam razem z Faflonem z imprezy. Miłej imprezy życzę tobie, rozświerdzony, i Faflonowi. Także witajcie i mam nadzieję, że impreza mija dobrze. Bawcie się dobrze. A my tutaj mamy mecz Fortuna Eintracht. Kolejne spotkanie niemieckiej Bundesligi. Czas rozpocząć. No i zobaczymy. Dzisiejszy mecz może nam naprawdę dużo powiedzieć o obecnej naszej formie. Ostatnio był ten remis z Bayerem. A zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mecz z Eintrachtem też na pewno do najłatwiejszych nie należy. Chociaż chyba w pierwszej połowie sezonu wygraliśmy z Eintrachtem wynikiem 4-0. Więc to był naprawdę wysoki wynik. I to na wyjeździe. A teraz gramy u siebie, więc teoretycznie powinno być łatwiej, ale jak będzie w rzeczywistości, to się zobaczy. A tutaj już była pierwsza sytuacja naszego zespołu. No i już będzie rzut rożny. Cześć Renuner, witam cię bardzo serdecznie. Dostałeś powiadomienia? No co za YouTube. No jak on mógł ci powiadomienia nie wysłać? Szymańskiego. Nie wiem, czy to już nie byłoby za dużo. Może w następnym sezonie coś pomyślimy. Cześć Andrew, witam. Teraz tak czy tak limit transferowy został wykorzystany. Chodzi oczywiście o pieniądze, a teraz już była okazja Eintrachtu i widzieliście, jak było blisko, żebyśmy stracili bramkę. Dobra, Kownacki, oj, nie wyszło, nie wyszło. Nie wiem, dlaczego Borussia jest tutaj na żółto wskazana w tabeli, jak tutaj Borussia przecież w tym meczu nie gra. No tak czy tak, jesteśmy w górnej części tabeli. Eintracht i znowu broni. Tym razem broni nasz bramkarz, wcześniej był słupek, ale znowu była niebezpieczna okazja Eintrachtu. No my tutaj musimy z pewnością lepiej prezentować się w defensywie. Możemy dopuszczać do takich sytuacji. A teraz Stuger. Jest okazja naszego zespołu. Stuger, zagranie do środka. Uderzenie
jednak niecelne. Cześć Bartosz, witam. Siema, siema. A, rozumiem, spam powiadomień. Dobra, Hennings ładnie się obrócił. Hennings zderzył się tutaj jednak. Sebe zawiesza buty na kołek, odwiesza buty na kołek. Informacja o zawodniku, który kończy karierę, a teraz jest bardzo niebezpiecznie. Zobaczmy, boczna siatka. Całe szczęście. No to nieźle, Jakubie. Ciekawy transfer w takim razie. Dobra, żebyśmy tutaj nie stracili bramki jakoś na naszej połowie, bo to mogłoby być bardzo niebezpieczne. A teraz Dawid Kownacki. No i może jakaś ładna wrzutka. To była bardzo ładna wrzutka, ale teraz uderzenie głową i bramkarz znakomicie broni. Ale ładnie Kownacki wrzucił. Tak właśnie powinien skrzydłowy tutaj piłki wrzucać. No Kownacki musi się przyzwyczaić nadal do tej gry na boku, no bo on nominalnie jest teoretycznie napastnikiem. Fortunie występuje bardziej właśnie jako skrzydłowy. No i musi tutaj uczyć się grać właśnie na boku. Ale ta wrzutka była naprawdę ładna. Mogę tutaj pochwalić naszego zawodnika za tę wrzutkę. Sztuger, zobaczmy zagranie do przodu. No i będzie rzut wolny. Będziemy mieli tutaj rzut wolny. Nie ma żółtej kartki dla obrońcy naszych przeciwników. No i zobaczmy, Gieselman ma tutaj okazję z rzutu wolnego. Czy będziemy próbowali tutaj jakoś celować w okno? Może spróbujemy, a czy to się uda? Ta parabola lotu była taka bardzo wysoka, bardzo wysoko ta piłka leciała. Później bramkarz bez problemu zdołał tę piłkę wyłapać. Więc nie było to zbytnio dobre uderzenie z rzutu wolnego. Dobra, jedziemy do przodu. Spróbujemy tutaj jakoś zaraz podać. Prostopadle, Sztuger. Nie dobiegł do tej piłki. Obrońca był akurat w tej sytuacji szybszy. No, Pirlo to my tutaj nie mamy. Natomiast trzeba, zawsze warto też mieć jakiegoś dobrego wykonawcę stałych fragmentów gry. Tutaj chyba Gieselman strzelał tamtego wolnego. No i myślę, że jeszcze się może sporo nauczyć w kwestii wolnych, chociaż nie wiem w sumie, czy on jakieś wolne w karierze już strzelał. No a teraz bardzo niebezpieczna sytuacja, broni nasz bramkarz. Jest tutaj niebezpieczna sytuacja ze strony obu klubów tak naprawdę, obu ekip. Atakujemy my, atakuje też Eintracht. Jest to z pewnością zacięta rywalizacja. Teraz Hennings wypuszcza do Sztugera. Sztuger wyjdzie tutaj sam na sam, no, ma z boku obrońcę. Mimo wszystko postaramy się tutaj zagrać do środka. Niewiele brakło, żeby nasz zawodnik mógł tę piłkę uderzyć. Prawdopodobnie strzeliłby wtedy bramkę. No a teraz jest okazja. Będzie próba uderzenia. Poprzeczka. Albo poprzeczka, albo słupek. Nie widziałem dokładnie. No, zaraz zobaczymy na powtórce. A, poprzeczka. Tyka siadła. Tyka siadła, było bardzo, bardzo blisko. Ale jednak bramki nie ma. Cześć Hubinio, witam. Co tam u ciebie słychać? Dawno cię nie widziałem. Siema, siema. Jak chcecie sobie sprawdzić ilość prowincji, ilość punktów, to wykrzyknik prowincje. Oczywiście. Borre. I będzie rzut rożny. Za chwilę przerwa, na razie wynik remisowy 0-0, więc nie mamy żadnej bramki. No może to jest dobra szansa dla Stępińskiego, który będzie mógł odmienić losy tego meczu. Ale jeszcze się wstrzymamy z tamtą zmianą do drugiej połowy, gdzie jakoś w trakcie drugiej połowy myślę, że tamtą zmianę moglibyśmy przeprowadzić. Pewnie Stępiński wszedłby za Henningsa albo gdzieś do przodu.
No i proszę Państwa, mamy przerwę. Do przerwy bezbramkowy remis. To od razu zaczynamy drugą połowę. I ewentualne zmiany przeprowadzi się wkrótce, już w trakcie trwania tego spotkania. Zobaczymy, bo na razie tutaj oba zespoły atakowały tak naprawdę wyrównany mecz, ale jednak żadna z drużyn nie zdołała strzelić bramki. Więc ani tutaj my, ani przeciwnicy gola zdobyć nie mogli. No a teraz jest okazja. Jeszcze raz będziemy próbowali... Nie udało się tej piłki dograć tutaj odpowiednio. Możemy też zawsze jakąś zmianę na pomocy przeprowadzić. Które nie wszystkie dogrania idą tak jak powinny. Zobaczmy teraz Sobotka. Sobotka i dobre dogranie do Karamana. Karaman! Karaman! Zagranie piętą! Nie ma gola! Widzieliście to? Widzieliście tutaj tę okazję? Chciałem jakoś próbować do boku grać. Tutaj wyszło, że zagranie w zasadzie piętką do Sztugera i tam obrońca uratował, bo to by wpadło. To by był, słuchajcie, gol w tym momencie. I było naprawdę niebezpiecznie. Dobra, próbujemy wrzucać. Bramkarz piąstkuje. Sobotka broni bramkarz, ale akcja. Kolejna. Za co się dostaje prowincja? Za obecność na streamie, Jakubie. Dobra. Ambomag myślę, że wejdzie za Sztugera. Na SPO myślę, że ten zawodnik może tutaj się pojawić na boisku. A kolejną zmianą myślę, że będzie już wejście... Debiut Mariusza Stępińskiego. No i teraz niecelnie, niecelnie. Drugiego pada. Nie, no myślę, że nie będę w ten sposób robił. No zobaczmy, jest okazja. Hennings broni bramkarz, ależ było blisko. Szkoda, że nasz napastnik tego nie zdołał wykorzystać. Chociaż jeszcze Hennings. Kolejna znakomita interwencja bramkarza Eintrachtu. No to kto go dzisiaj pokona? Czy ktoś go w ogóle dzisiaj pokona? Nie wiem, zobaczymy. Kolejna okazja i tym razem łapie trap. Traf naprawdę w niesamowitej formie dzisiaj. Dobra, myślę, że to jest czas, żeby Hennings mógł już opuścić boisko w dzisiejszym spotkaniu. Zamiast niego na boisku pojawi się Polak, Mariusz Stępiński, który debiutuje w drużynie Fortuny. Będzie to jego pierwszy mecz. Dopiero co tutaj przyjechał z Włoch, z Półwyspu Apenińskiego, a już będzie miał okazję zaprezentować się Bundeslize. No, Stępiński już Niemcy kojarzy, bo grał kiedyś w Norymbergi. No a teraz okazja, Hennings i broni bramkarz. Kubuks, witam. Dobry wieczór. Dobra. Hennings tym strzałem żegna się z boiskiem dzisiaj. Naszego kapitana zmienia Mariusz Stępiński. No i... Tutaj już będzie teoretycznie mógł być przed szansą i był Stępiński przed szansą. Była próba uderzenia głową, jeszcze okazja, broni bramkarz. Ale tutaj te strzały są blokowane. Okazji z naszej strony naprawdę tutaj było już dużo w tym meczu. Ale coś ich nie możemy wykorzystać. No naprawdę ciśniemy z tym atakiem. Eintracht praktycznie w tej drugiej połowie już prawie w ogóle nie atakuje. Zobaczmy, Mariusz Stępiński, zagranie do przodu, uderzenie i broni bramkarz. Kolejna interwencja. Dobra, może teraz krótkie rozegranie, może to pomoże. Ampoma. Zablokowana wrzutka. Centra się nie udała w tym wypadku. O nie! Facebooka nie wyłączyłem? Serio? Dobra, nieważne. Zaraz wyłączę, ale teraz Eintracht atakuje. No i było niebezpiecznie. Dobra, robimy tutaj zmianę. Może Fink wejdzie na murawy. Myślę, że to jest dobry pomysł na zmianę w końcówce już tego spotkania.
tak naprawdę zostało około 15 minut plus doliczony czas. Oj, 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 teraz nie wyszło to za dobrze, wyszło to fatalnie. Wyszło to tak, że Eintracht strzela gola. No źle wyprowadziliśmy tę piłkę. Źle tutaj rozpoczęliśmy, no i niestety, ale przegrywamy. Sytuacja teraz komplikuje. Powinienem był tę piłkę po prostu wybijać, mój błąd. No i Rafael Santos Borre strzela nam bramkę. No, przegrywamy. Przegrywamy, no nie jest to dobry... Nie jest to łatwa sytuacja w tym momencie. Ale zobaczmy, Mariusz Stępiński, Stępiński, Stępiński! Poprzeczka! Aj, spojenie czy poprzeczka, czy słupek, nie wiem dokładnie. Chyba spojenie. No, ale Stępiński był bardzo blisko premierowego gola już w debiucie, jednak... Przeszkodziła mu tutaj ta tyka! I znowu była okazja, znowu Stępiński. Zobaczcie, jak bramkarz zdołał to wybronić. No niestety. Ale wciąż tutaj przegrywamy. I teraz było blisko, żebyśmy jeszcze drugą bramkę stracili. No tak naprawdę przez jeden głupi błąd przegrywamy. Bo tutaj nie było źle. Nie było źle w tym meczu. To my tak naprawdę atakowaliśmy. I cały czas atakujemy. Ale była ta jedna sytuacja, a teraz jest okazja! Zobaczmy, Stępiński strzał zablokowany. Kurde, chyba trzecia taka okazja Stępińskiego w tym meczu. Trzecia, prawie że setka. Można nawet powiedzieć, że stuprocentowa okazja. Jednak można setkę nie wykorzystać. Można trzy setki w meczu tutaj nie wykorzystać. Trzech setek w meczu nie wykorzystać. Niestety, ale... Nie trafiając tutaj stuprocentowych okazji, my meczu nawet nie zremisujemy, ale jeszcze próbujemy walczyć do samego końca. No i zobaczcie. Zobaczcie tutaj, jak wychodzi zawodnik Eintrachtu. Wrzutka, broni bramkarz. Jeszcze była tam próba ataku. Dobra. Wychodzimy, słuchajcie, z ostatnią akcją. To już jest naprawdę ostatnia szansa, żeby cokolwiek tutaj zmienić w tym meczu. Jest zagranie. Karaman. Karaman. Ma okazję. Karaman. Karaman broni bramkarz. Kevin Trapp dzisiaj nie do powstrzymania, ale może teraz. Kevin Trapp broni. Nie wiem jakim cudem. Co się dzieje? Wow. Kurde no. Przegrywamy. Przegrywamy. Koncert Kevina Trappa. Koncert. Zawodnik meczu zdecydowanie. No co on wyprawiał w tym spotkaniu? Wszystkie strzały bronił. Kilka razy mieliśmy tutaj metalowe pręty. Eintracht wykorzystał nasz błąd. Wykorzystał sytuację, która wyniknęła z naszego błędu. I niestety, ale... Sytuacja, no, wynikła z naszego błędu. Bardzo głupiego błędu w rozegraniu. Przegrywamy 1-0. Sami Fork, witam. Cześć Edwardzie. Death Stranding? Muszę w to zagrać? A co to za gra? Możesz rozjaśnić. No widzicie, Trap z nagrodą zawodnika meczu. Ile on miał interwencji w tym spotkaniu? 14 obronionych strzałów. To jest niesamowite. 21 strzałów Fortuny Düsseldorf. Nie mogę w to uwierzyć. No niestety, no niestety. Ale mówiłem, że ten mecz może tutaj sporo powiedzieć naszej drużynie. Mieliśmy sytuację, zabrakło tego wykończenia, tak? Pierwsze minuty Stępińskiego. Musi dawać z siebie wszystko. Bo miał okazję, a ich niestety nie wykorzystał. A to mówi samo za siebie, no nieźle. Nie odbierze nam to pewności siebie. No taką mam nadzieję. Nie proszę po waszej myśli. Chłopaki dali z siebie wszystko. Dobra, ale czekajcie. My pierwszy mecz z Eintrachtem wygraliśmy 4-0, jak pamiętam. W pierwszej połowie sezonu. Aż sprawdzę, żeby się upewnić. Z Eintrachtem, słuchajcie...
Tak, wygraliśmy 4-0, a teraz niestety porażka 1-0. Cześć Jelito, witam. Czasami fork w karierze tak średnio tutaj w tym momencie, bo przegraliśmy niestety, nie udało się zwyciężyć. Liczyłem na lepszy wynik, ale no porażka. Gra o byciu kurierem. Właśnie nim opiekować chyba. A tak ogólnie, co tam, jak tam, weekend się rozpoczął. Także jest chwila wolnego, ponownie. A chwila wolnego to zawsze spoko. Zimmerman. Pracuj dalej nad sobą. Dobra, tutaj mamy juniorów, zobaczcie, nam się rozwijają. W naszej szkółce. Wolno od wtorku mam, a to nieźle. Aj, i ten Stępiński, kurde, ostatnio tak niewiele brakowało. Nie wiem, czy teraz na tym meczu ma grać Henings czy Stępiński, no. Henings jest jednak nasz kapitan. Zgłupio byłoby mi go tak od razu na ławce sadzić, ale jeżeli Stępiński lepiej umiał tutaj się ustawić, no chociaż Henning też miał okazję i też ich nie wykorzystał właśnie. To jest problem. Teraz gramy tutaj z Wolfsburgiem. Myślę, że ten mecz możemy sobie przesymulować. Zobaczymy, jak pójdzie na wyjeździe naszym zawodnikom. Niestety z Wolfsburgiem przegrywamy. Henning i Stuger zdobyli bramki. O, miałem właśnie tego Facebooka wyciszyć. A raczej wyłączyć w tym momencie. Dobra, sorry. Niczego nie słyszeliście, jak coś? Adrian, witam! Jak tam składy? No i zobaczcie. 3-2. 3-2, więc kolejna porażka, a druga porażka z rzędu naszej drużyny. Wcześniej mieliśmy chyba też... Nie wiem, czy mieliśmy serię w ogóle dwóch porażek z rzędu w tym sezonie. No i co teraz? Teraz gramy z Borussią Mönchengladbach. Myślę, że ten mecz już zagramy. Później mecze z Freiburgiem, Hertą. Kolejne spotkania. O, i kwiecień będzie niezły. Schalke, Bayern, Hoffenheim i Borussia. Hoffenheim jest na miejscu trzecim, także gramy naprawdę z klasowymi zespołami. Dobra, z Borussią może teraz nie róbmy sobie konferencji prasowej. Będzie trzeba zamienić zawodnika, który dostał czerwoną kartkę w ostatnim meczu. Oczywiście. Hoffman, Bournemouth. Niech tak będzie. O, tutaj widzę, że niektórzy mają niezbyt dobre morale. Ci, którzy grają mniej. Dobra, jedziemy. Cześć Garfield, witam cię bardzo serdecznie, siema. 3-2 to nie sen. Kurwa, no jak te składy? A które składy? Jak, o jakich składach dokładniej mówisz? Dobra. Jedziemy, słuchajcie, teraz trzeba wygrać, skoro dwie porażki wleciały pod rząd, nie możemy pokazać słabości. Musimy pokazać, że jesteśmy w stanie tutaj walczyć o zwycięstwo. No, błąd ze składami. No na razie chyba nie widziałem, żeby coś się poprawiło. Mamy obecnie drugą połowę pierwszego sezonu, więc zobaczymy, jak będzie w drugim sezonie. Może w drugim sezonie pominiemy ten turniej przedsezonowy i zobaczymy, czy to coś da. Będziemy musieli to wypróbować i przetestować. A teraz już akcja Kownackiego, zagranie do środka. Będzie uderzenie, dojdzie do tego uderzenia. No nie doszło, bramkarz złapał piłkę. O, stream dalej, a imprezy koniec. No i jak było rozsierdzony? Przynajmniej teraz można po imprezie na streama wpaść. Fajnie, że ci się udało. Jak tam wrażenia twoje z imprezy? Jaki program najlepszy do montażu? Wiesz co, nie wiem, czy pytasz się tutaj o programy darmowe. Z darmowych jednak nie jest łatwo znaleźć taki rzeczywiście dobry program do montażu. Dobry program do montażu, bardziej no profesjonalny, to jednak są programy, które kosztują, które są płatne, tak? Nie wiem dokładnie, o co byś pytał.
O, w Gwinta graliście, ale w karcianego czy w tego na komputerze? Bo jak mam być szczery, to teraz w obecnej chwili wolę chyba grać tego klasycznego karcianego Gwinta, który był z Wiedźmina Trójki, papierowego można rzec, niż obecnego online. No, no to super rozsierdzony. Kurde, znowu ten sam błąd, słuchajcie, znowu ten sam błąd został popełniony, tym razem bramkarz obronił. Muszę się pilnować przy tym wyprowadzeniu. No, to rozsierdzone musiało być to z pewnością bardzo ciekawe. Dobra, Sztuger. Za nim przeciwnik, przed nim przeciwnik, a on piłkę niestety stracił. I wyszła teraz piłka poza linię końcową. Zobaczcie, tutaj walka. Walka o piłkę. Ale nasi przeciwnicy teraz mają futbolówkę. Jest niebezpiecznie, jest bardzo niebezpiecznie. Jest tak niebezpiecznie, że prawie był gol. No ale nasz bramkarz dobrze obronił. Później przeciwnicy nie wykorzystali swojej okazji. No i piłka wychodzi na aut. No nie możemy tak rozgrywać. Słuchajcie, ja nie chcę tutaj słyszeć o żadnym kryzysie wśród naszej drużyny. Nie chciałbym tutaj żadnego kryzysu. Chciałbym tego uniknąć. Mieliśmy już dwie porażki pod rząd. Wcześniej był remis. I liczyłbym na dzisiaj, na zwycięstwo dzisiaj. A teraz właśnie Kownacki przy piłce. No, udało się jednak dobrze dograć. No, to z tego co mówisz, rozsierdzony, to było ciekawie, prawda? No i miał się tam z piłką nasz zawodnik. I kto wygrał? Ja. No to GG. Dobra. Tutaj wrzutka poszła. A, myślałem, że wyleci ta piłka za linię. Okej, Sztuger. Teraz znowu przed nim zawodnik, za nim zawodnik, ale ładnie minął, ładnie to zrobił Sztuger. I wychodzi sam na sam, zobaczmy, Sztuger, Sztuger. Ma okazję, Sztuger, słupek. Jeszcze Sztuger przy piłce, utrzymuje się cały czas. Teraz strata, ale była okazja. Niestety piłka trafiła w słupek. Było blisko, było blisko. Akcja naprawdę ładna, Sztuger zrobił to iście po profesorsku. Szkoda, że to nie wpadło. Szkoda, że nie mogliśmy się cieszyć po tej sytuacji z bramki. No ale atakujemy dalej. To za niedługo już będzie się pierwsza połowa kończyła i co? Znowu będziemy kończyli pierwszą połowę bez strzelonych bramek? Na razie się na to zapowiada, ale staramy się to jeszcze zmienić, bo teraz Dawid Kownacki stracił niestety piłkę. W ostatnim meczu z Wolfsburgiem bramki strzelali Stüger oraz Hennings, jak widziałem. No a teraz Karaman ma okazję. Karaman zagranie do środka. Stüger! I tym razem już trafił. Mamy 1-0 do Fortuny. Cześć Whispers, cześć Paweł, witajcie. Siema, siema, co tam u was? Jak wam dzisiaj dzień minął? Gol, akurat Pawle, wpadłeś idealnie na bramkę naszej drużyny. Ładne rozegranie, zagranie później do środka. Sztuger wykorzystuje, na pustą bramkę strzelał. W dobrej jest formie ten nasz zawodnik. Okej, okay, rozsierdzony, no to w takim razie do zobaczenia. Dzięki, że wpadłeś, trzymaj się. Dobrej nocy, chyba że jeszcze ci się uda dzisiaj paść. Zimmer. Oj. Niestety stracił piłkę. Teraz Pla jest niebezpiecznie. Będzie wrzutka piłki w pole karne. No i Dawid Kownacki. Kownacki. Trzymujemy się przy piłce cały czas Kownacki.
podanie do Karamana, no i Karaman stracił, ale przerwa, do przerwy wygrywamy. Prowadzimy. Kupuję FIFA w grudniu albo w listopadzie, może do tego czasu ją naprawię. No bo w ogóle na tej nie kupię. No jest sporo bugów na przykład w takiej karierze, to mi się niestety, no to mi się nie podoba. Chyba się nikomu nie podobają bugi, szczególnie takie, które wręcz uniemożliwiają rozgrywkę. Jakąś, nie wiem, może bardziej w realistycznej formie. Które psują rozgrywkę, o, możemy tak to nazwać, skoro kluby grają rezerwowymi składami przez jakieś dziwne błędy. Czy jest spalony? Jest spalony. Cześć Crusher, witam. Myślałem, że on zdjęcia nie ma. To nieźle. To nieźle. Wiesz, może po prostu myślałeś, że nie odblokowałem jeszcze tego bohatera. Niczym nasz wspaniały Kante z czatu. Dobra, Kownacki faulował. Nieładnie, no i żółta kartka dla naszego zawodnika. Oczywiście. No. Dobra, możemy teraz piłkę wyprowadzić, Stuger. Stuger i zagramy do naszego odblokowanego już bohatera, Ampomach. Jest okazja, Ampomach. Czy ją wykorzysta? Ampomach przeleciał tutaj nad bramkarzem. Niestety nie ma gola. Oczywiście tutaj nie ma miejsca na rasizm, także spokojnie. Family friendly content i tak dalej. Szanujemy wszystkie kultury. A teraz okazja, piłka trafia w słupek. Niezłe uderzenie z woleja było. Zobaczmy, Sobotka. Będzie Haksbal? Nie, no raczej wątpię, że akurat dzisiaj Haksbal. Może za jakiś czas sobie zagramy. Nie, może jutro, zobaczymy. Po jakiejś grze. Ale dzisiaj raczej skupiamy się na FIFA. Teraz Hennings. Wychodzi sam na sam, Hennings! Tym razem trafił, więc w tamtym meczu, w meczu z Wolfsburgiem strzelali Hennings oraz Stuger, a w tym spotkaniu również Hennings i Stuger z bramkami. Mamy 2-0. Że jest drugi gol Fortuny w tym meczu. No i jak ja mam tutaj Kownackiego, znaczy Stępińskiego wpuścić, za kogo? Chyba wpuszczę Stępińskiego, słuchajcie, za Kownackiego na skrzydło. Na to wychodzi, że u nas Stępiński wejdzie tutaj za Kownackiego, ale zostanie ustawiony jako cofnięty napastnik, czy jako dziesiątka, więc SPO. A Stuger może sobie przejdzie w tym wypadku na skrzydło, a później jeszcze pewnie też zostanie zmieniony. No i żółta kartka dla Zimmera. Okej, no a teraz Polak zmienia Polaka. Stępiński wchodzi za Kownackiego. W ogóle Stępiński ma u nas numer 10. Zobaczymy, czy ten numer mu zachowamy. To jest bardzo odpowiedzialny numer, więc ja bym tutaj musiał oczekiwać w zamian wielkiej odpowiedzialności od Stępińskiego. W pierwszym meczu na razie tej odpowiedzialności jakoś nie pokazał, no ale to był dopiero wtedy jego pierwszy występ, a teraz ma już mecze kolejne i myślę, że już można od niego wymagać, powinno się od niego wymagać. Zobaczymy, czy w tym spotkaniu będzie miał jakieś okazje, by się dobrze zaprezentować. A teraz niebezpieczna okazja, dobrze. Jeszcze próbują, ale łapie bramkarz. Kownacki jest na wypożyczeniu tylko u nas, więc on i tak odejdzie po sezonie. Ja się z tym liczę, my się z tym liczymy tak naprawdę od samego początku sezonu, że Kownacki nie jest tutaj na stałe. A teraz Hennings, nasz napastnik, jest naprawdę, no, niepowstrzymany. Trzeci gol
Fortuny w tym meczu. Drugi gol Henningsa. Znowu dostał sytuację sam na sam. No i zobaczcie, wykorzystał ją w piękny sposób. No tutaj bramkarz nie ma żadnych szans. To było mocne uderzenie lewą nogą przy samym słupku. Podkręcona ta piłka. Kapeć się cieszy tutaj, bo widzi, że jego drużyna gra dzisiaj naprawdę na poziomie. Skoro prowadzimy 3-0 po ostatnich dwóch porażkach, które nam się przytrafiły w lidze, dwóch porażkach pod rząd, teraz dzisiaj będzie zwycięstwo i nikt już nam tego zwycięstwa z pewnością nie odbierze. A postaramy się także nie stracić już dzisiaj bramki w tym meczu. Mam nadzieję, że to nam się uda. A teraz Sztuger ma kolejną okazję. Zobaczmy, może się uda wypuścić Stępińskiego. Mariusz Stępiński broni bramkarz. O, Stępiński był blisko strzelenia swojej pierwszej bramki. Znowu był blisko, tak jak w tamtym meczu z Eintrachtem. Teraz niebezpieczna okazja. Nasz bramkarz wyszedł. Dobrze, że zawodnik przeciwników tutaj przestrzelił. Okej, jeszcze jakaś ostatnia zmiana w naszym zespole, którą tutaj możemy przeprowadzić. No to będzie szpital. A no tak, pamiętamy Kownackiego w Getafe u nas w FIFA 19. Pamiętamy, co się wtedy działo. Imponujący komentarz. No staram się jakoś chociaż tutaj, choć trochę zaciekawić. Mam nadzieję, że to jakoś to wychodzi. A teraz Plet, zobaczmy, z okazją. Faul, był tam faul, więc jest wolny. Dobra. Będziemy uderzali, po prostu podamy. Stępiński miał piłkę, ale ją ostatecznie stracił. No i co, dla tego zawodnika to jest znowu kolejny mecz z niewykorzystaną sytuacją. Ostatnio było ich kilka, teraz miał tutaj kolejną niewykorzystaną okazję. Teraz piłka jeszcze trafiła, obiła nasz słupek. Sędzia dolicza 3 minuty, ale no losy tego meczu i tak się nie zmienią. Ewentualnie może się zmienić tutaj tylko wynik. Ale istotne jest to, że to my wygrywamy dzisiaj, my wygrywamy. I to już jest rzecz pewna. Dobra, jeszcze możemy jedną akcję przeprowadzić. Więc czemu nie? Spróbować zawsze można. No jednak się nie uda. Koniec meczu. 3-0. 3-0. Nie 1-1. Nie żadne remisy. Nie porażki. Tylko 3-0. Pewne zwycięstwo naszej ekipy. A tak, Sztuger Hennings naprawdę prezentuje się bardzo solidnie w ostatnich dwóch spotkaniach. Teraz liczę, że dalej będziemy tutaj utrzymywali taką formę. Myślę, że Sztuger zasługuje na wszelkie pochwały. Gra naprawdę bardzo dobrze. Hennings naprawdę zaimponował. I dwaj zawodnicy są tutaj pod lupą. Nikt nie powinien w nas już wątpić. No, Fortuna utrzymuje tę formę od początku sezonu. Cześć Mariusz, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Cześć, cześć. Także nasza forma jest tutaj utrzymana. Tak, jest niemiecki dubbing podczas wywiadów. To jest spoko rzecz. O, patrzcie, tutaj scenka z Henningsem, który zdobywa bramkę. Chyba była bramka na 3-0, tak mi się wydaje. W polskiej lidze mamy polski dubbing przy wywiadach, a to właściwie tylko przy początku i końcu wywiadu, ale zawsze fajny smaczek. Dobra, teraz z Freiburgiem mecz, później z Hertą. Te najciekawsze mecze będą tak naprawdę w kwietniu. Myślę, że sobie teraz możemy tutaj coś przesymulować. Zobaczymy, jakim wynikiem się to zakończy. No i jak się to tutaj potoczy, bo ostatnio było zwycięstwo. A no nie, nie mówcie, że ma być 2-1. Dobra, tym razem wczytam. No bo z Freiburgiem to ja bym raczej nie przegrał. Nie chciałbym takich wyników widzieć. Czasem zrobi się taki zabieg. Rzadko, raczej nie lubię tego często stosować, ale ta kariera jest akurat inna, bo to jest kariera taka trochę na rozeznanie. No nie wierzę.
Ej, no co to ma być? Zaraz się wkurzę i sam ten mecz rozegram, naprawdę. No, bo to nie ma sensu, Fisur, żebyśmy przegrywali mecze ze słabszymi drużynami. Kiedy jak my byśmy grali osobiście, to by te mecze się zupełnie inaczej potoczyły. Zaraz się okaże, że tutaj wszystkie mecze będę grał. Bo to nie ma sensu, te symulacje nie mają sensu w ogóle. Kto wymyślił, że symulacje trwają taką krótką chwilę? Zaczynasz i od razu ci się symulacja już tutaj kończy tak naprawdę. 2-1, Ampoma i Karaman strzelali bramki w tym meczu. Powiedz to City. Znaczy ja wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Relacja Fortuna Zimmerman ma przyszłość. O! Coś się zaczyna dziać. Muszę grać częściej. Gościu, ja tylko ci chcę powiedzieć, że w następnym sezonie przyjdzie zawodnik lepszy od ciebie. I już Zimmer jest od ciebie lepszy, a jeszcze jeden zawodnik lepszy od ciebie, więc będziesz trzecim wyborem i prawdopodobnie będziesz musiał odejść, także będziemy mogli się raczej rozstać już po tym sezonie, panie Matthias Zimmermann. Także no... Na razie nadal masz miejsce w składzie, ale to się wkrótce pewnie zmieni. O, a Zimmer, jestem dumny z Zimmera, on niech gra, bo się dobrze spisuje. Okej, no to co? Teraz będzie spotkanie z Hertą. Czy chcecie, żebyśmy tutaj zagrali mecz z drużyną ze stolicy? Piąte miejsce w tabeli, więc myślę, że to może być naprawdę ciekawe starcie. Rozegramy sobie ten mecz. Rozegramy sobie ten mecz. Czy jest tutaj konferencja? Chyba nie ma. Także Fortuna kontra Hertha. Zobaczmy jeszcze w ogóle klasyfikację strzelców. Henning na miejscu pierwszym z 14 bramkami. Drugi jest Paco. Bramek ma 13 i Werner także ma 13. Więc jak widzicie, nasz zawodnik liderem w tej klasyfikacji strzelców. Dobra. Jedziemy. W takim razie. Pochwalony, witam. Na wieki... wieków, oczywiście. Dali im tutaj... Albo my może zagramy czerwonych. A Hertha niech zagra w tych strojach. Dobra. Stępińskiego jednak ławka czeka. Skoro w ostatnim meczu Ampoma i Karaman strzelili bramki, no to... Oni tutaj mają pierwszeństwo jakby do wejścia, ale Stępiński pewnie też wejdzie w tym meczu. No pierwszego składu jeszcze nie wywalczył. Przede wszystkim to musi jakąś bramkę strzelić, ale żeby strzelić bramkę musi mieć okazję. Tylko, że on też miał swoje okazje. Może od pierwszej minuty nie grał jeszcze ani razu. Natomiast miał okazję po wejściu z ławki. Nie wiem, może on potrzebuje zagrać od początku, ale obecnie jest tutaj rywalizacja z przodu. Szczególnie, że gramy w formacją, gdzie jest jeden napastnik. No na pewno... Może to nie być dla Stępińskiego łatwe, ale myślę, że w następnym sezonie on będzie naszym najważniejszym napastnikiem. Na to liczę. Tylko fajnie jakby już zaczął tutaj w jakiś sposób prezentować się dobrze na tym ataku. Czyli strzelać bramki, bo od napastnika czego można wymagać? Oczywiście, że bramek. Napastnik ma strzelać bramki i takie jest jego zadanie. Takie jest założenie pozycji napastnika i będę też oczekiwał od niego bramek. Zobaczymy, jak mu pójdzie w drugiej połowie spotkania, bo dzisiaj pewnie wejdzie właśnie w drugiej części meczu. Może się dobrze zaprezentuje. Dobra, jedziemy. Mecz z Hertą Berlin może nie być łatwy, ale po ostatnich zwycięstwach, dwóch zwycięstwach z rzędu, fajnie byłoby zdobyć kolejne 3 punkty. A czy nam się to uda? To się zobaczy, a tutaj już okazja. Henings był przy piłce. Już do tej piłki dopadał, już się chciał tam zabawić w ataku. No ale myślę, że jeszcze dzisiaj powinien mieć także swoje okazje na zdobycie bramki, a teraz już jest okazja.
Zobaczmy, Sobotka. Sobotka, zagranie do środka. Nie dotarło to do naszego zawodnika. No i zobaczmy, Dawid Kownacki, zagranie do środka, uderzenie. No nie wyszło. Tym razem się nie udało. W ogóle słuchajcie, zapraszam, żebyście wpadli na naszego Discorda, jak kogoś jeszcze nie ma. Wpadajcie śmiało na Discorda, tam się naprawdę sporo dzieje. Jest aktywność duża na Discordzie, także możecie wbić. Link do Discorda jest w opisie pod streamem, albo komenda wykrzyknik Discord. Myślę, że na pewno znajdziecie, bez problemów. Także wpadajcie na Discorda, jak was jeszcze nie ma. Bo tam się naprawdę sporo dzieje, więc was zachęcam. Jeżeli was właśnie na naszym serwerze Discord jeszcze nie ma. No a teraz okazja, Sztyger. No nie było tutaj faulu? Kurde, nie było chyba. Nic. Uważajmy, bo atak karty jest, jest niebezpieczny. Broni nasz bramkarz. Bardzo dobra interwencja naszego golkipera. Zobaczmy, jakie swobodne rozegranie zawodników Herty. Widać, że są naprawdę dobrze przygotowani na dzisiejsze spotkanie. No przejawiają to właśnie już w ten sposób, że budują tak składne akcje. No i jedna z tych akcji kończy się bramką. Mamy 1-0 dla gości. Hertha Berlin prowadzi z Fortuną Düsseldorf. Zobaczmy, jaka ładna akcja. Zagranie piłki do przodu. No i sytuacja wykorzystana. Okej, no nie ma co się tutaj użalać nad tym, po prostu mieli dobrą okazję, no i potrafili ją wykorzystać. My też mieliśmy już jakąś okazję, ale jeszcze żadnej z nich w tym meczu nie udało się dobrze wykorzystać. A dobrze wykorzystać to jest po prostu strzelić bramkę. Więc w poszukiwaniu bramki tutaj będziemy nadal kroczyć. W poszukiwaniu bramki, która dawałaby nam w tym momencie wyrównanie, no ponieważ to nasi przeciwnicy wyszli na prowadzenie, a teraz Kownacki. No i była dobra próba, jednak ona nie mogła powstrzymać bramkarza. Ona nie mogła pokonać bramkarza gości. Dobry atak naszych przeciwników. No i zobaczmy, tutaj pędzi prawą stroną zawodnik Herty. Udało się piłkę odzyskać. Zagranie do przodu, Karaman. Trzeba się tutaj jakoś odpowiednio zachować. No nie, nie tak chciałem to zrobić. Esaj. Niebezpiecznie. Czy będzie tutaj próbował wrzucać? Wrzuca. Niecelnie. Dyzio Football. W takiej sprawie lepiej napisać na Discordzie. Mógłbym wtedy zajrzeć jak coś. Bo to raczej nie jest dobry temat. Na streamie takimi rzeczami się z pewnością nie zajmuję. Kownacki próbował przejść, ale nie wyszło to do końca. Darda i zobaczmy, wrzutka niecelna. No dobrze gra Hertha w tym meczu. Widać, że mają plan na to spotkanie. Brakuje im też tej celności na przykład przy tych dośrodkowaniach. Mimo wszystko już jedną okazję zdołali zamienić na bramkę, dzięki czemu oni prowadzą. Także gola mają. No i są w lepszej sytuacji niż my obecnie. Ale będziemy próbowali tutaj pokazać, że łatwo się nie damy. No i to jest jedna z takich okazji, która może zakończyć się bramką. Piłka wybita. Okej, mamy out. Spokojnie, teraz nie ma co się spieszyć. Dobrze, trzeba to rozegrać. Strata piłki. Nie tak to miało z pewnością wyglądać. I zobaczmy, Andrzej Duda. Jedna z największych gwiazd drużyny Herty. Herta
naprawdę dobrze w tym sezonie się prezentuje. Jeżeli chodzi tutaj o rozgrywki ligowe, nie wiem jak w innych rozgrywkach, ale no liga jest raczej najważniejsza tutaj dla tych drużyn znajdujących się w Bundeslidze. A teraz Kownacki, nie ma gola. Już myślałem, że tutaj będziemy mogli cieszyć się z bramki. Zobaczmy, no niewiele zabrakło. Piłka przeleciała tuż obok słupka. Gola Kownackiego nie ma i do przerwy to drużyna Fortuny przegrywa. Przegrywa, ponieważ Hertha prowadzi 1-0. Okej, okay. Druga połowa zaraz do nas nadejdzie. W drugiej połowie będziemy próbowali nadal atakować, no bo sytuacja nie prezentuje się za dobrze. Możliwe, że zamienimy tutaj ustawienie na formację z dwoma napastnikami. Zastanawiam się nad tym, żeby tego nie zrobić, ale ewentualnie moglibyśmy coś takiego tutaj zaproponować, jak będzie jakaś przerwa w grze. Piłka, nie wiem, wyleci gdzieś poza boisko. Mogłem też od razu, wraz z początkiem drugiej połowy, już to zaimplementować. Ale dobra, jeszcze chwilę poczekamy, no i może to zaskoczyć naszych przeciwników. Taka zmiana w trakcie meczu, a teraz mogliśmy stracić gola. Także niebezpiecznie. Hennings. Ej, Sobotka, Sobotka, zobaczmy. Sobotka, gol. Jest wyrównanie. Marcel Sobotka i mamy 1-1. Kibice Fortuny są tutaj naprawdę uradowani, że ich drużyna strzela bramkę wyrównującą. Sobotka dobrze wykorzystał swoją okazję. Nasz defensywny pomocnik tutaj zachował się tak jak powinien. Ładnie tutaj wyszedł i dobrze uderzył. Dobrze uderzył, pokonał dzięki temu bramkarza. Także jest to trzeci gol w tym sezonie Bundesligi Marcela Sobotki. Miałem już zmieniać formację, a teraz nie wiem tak naprawdę co zrobić. No ale skoro to nasz defensywny pomocnik strzela bramkę, to chyba jednak ta formacja w ataku nie działa do końca tak jak powinna. I myślę, że jednak zmiany tutaj na tej płaszczyźnie, zmiana formacji mogłaby się okazać dosyć dużym zaskoczeniem dla przeciwników i mogłoby być skuteczne, ale tak czy tak poczekamy jeszcze na jakąś kolejną przerwę w grze. Może akurat nie narożny. Teraz była naprawdę niebezpieczna okazja dla naszych przeciwników. Broni bramkarz, ależ znakomita interwencja. Zobaczmy, jest to rozegranie. Okej, oddalmy jakoś to zagrożenie, bo tu cały czas pod naszą bramką. No i dobra, bramkarz łapie piłkę. Teraz wyjdźmy może trochę do przodu. Może właśnie my tutaj zdołamy skonstruować atak. Stöger. Zobaczmy, jest zagranie do Henningsa. Hennings zagrywa do Dawida Kownackiego. Kownacki broni bramkarz. Była ładna akcja. Okej, myślę, że to jest ten moment, w którym moglibyśmy spróbować zmienić tę formację na 4-4-2. Myślę, że wariant płaski. Ewentualnie 4-4-2 z defensywnymi pomocnikami. Okej, myślę, że tak może być. No i tutaj Kownacki i Hennings mogliby być na ataku. Leda byśmy tutaj wpuścili. Dobra, i ewentualnie Stępiński mógłby wejść na boisko dla któregoś z naszych napastników. Za którego to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, może za Henningsa. Chyba się jeszcze zastanowić. Teraz była próba wrzutki. Okej, rozgrywamy futbolówkę. Ładne rozegranie. Dawid Kownacki. Ale nie wyszło to do końca. No nie wyszło to do końca. Taka prawda. I Gündogan mógłby tutaj przejść do Bayeru. O proszę. To byłoby
To byłby dosyć sensacyjny transfer, ale jak już coś, to dopiero w letnim okienku. Bo to okienko już się zakończyło. Okienko zimowe już dobiegło końca. Kownacki zablokowany, ale będzie tutaj jeszcze rzut wolny. Dobra, Stępiński wchodzi za Henningsa, wchodzi za naszego kapitana, więc teraz mamy dwójkę Polaków na ataku. Jest Kownacki, jest Stępiński. Czy któryś z nich zdoła zdobyć bramkę w tym meczu? Teraz zmieni losy spotkania. Może. Mam osobiście taką nadzieję, że zdołamy tutaj jeszcze coś trafić. Chociaż 1-1 w tym meczu to i tak nie jest zły wynik. Hertha jednak dobrze się prezentuje. Widzę, że Hertha jest dobrze przygotowana na ten mecz. Nie boją się tutaj podjąć walki z nami. O, teraz Karaman. Zobaczmy, Karaman jest ostatnio w naprawdę dobrej formie. Teraz zagranie do Gieselmana. Gieselman, Dawid Kownacki zagrywa do Stępińskiego. O, Polak uderza, ale była tam piłka odbita i ostatecznie bramkarz łapie piłkę. Poczekamy wciąż na pierwszego gola Stępińskiego w naszych barwach. Zobaczymy, kiedy to nastąpi, bo już kilka meczów tutaj rozegrał. Ale no, zawsze wchodził z ławki. Miejsca w pierwszym składzie jeszcze uzyskać tutaj nie zdołał. Ale może po jego pierwszej bramce się to zmieni i może właśnie zdobędzie tutaj możliwość zagrania w pierwszym składzie. Dostanie możliwość zagrania w pierwszym składzie, ale do tego by przydała mu się z pewnością jakaś bramka. Więc jakby coś trafił, byłoby naprawdę dobrze. Cześć Grzegorzu, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, siemka. Zobaczmy, Kownacki. No i ta piłka się odbiła, ale dobrze, że Kownacki zdołał ją odzyskać. Karaman. Wygranie do boku, Plet, Stępiński, Mariusz Stępiński. Zablokowany Bożek. No niestety nie udało się. Strzał został tutaj zablokowany. Dobra, udaje się przejąć piłkę. Dawid Kownacki. Stępiński, Mariusz Stępiński, zobaczmy. Stępiński, no może teraz. Nie ma gola. Mariusz Stępiński, ależ było blisko. No jak to nie wpadło? Aż nie wierzę. Stępiński tego nie wykorzystał. Było blisko, ale gola nie ma. No cóż. Liczyłem, że uda nam się teraz zdobyć bramkę. To była naprawdę dobrze rozwijająca się akcja. I Stępiński miał naprawdę niezłą okazję. Powinien był to wykorzystać. Ale nadal bez bramki w barwach Fortuny. Polski napastnik. No a teraz moglibyśmy nawet stracić bramkę i wtedy przegralibyśmy te spotkanie. Więc z dwojga złego lepszy remis. Dwojga złego. No, wygrana na pewno nie byłaby zła, ale mogliśmy też tutaj przegrać, bo jednak Hertha miała okazję, dobrze w tym meczu się prezentowali, więc tak naprawdę wyrównany mecz, remis myślę, że sprawiedliwy. W tym wypadku myślę, że remis jest wynikiem sprawiedliwym. Podsumowanie meczu, wywiad pomeczowy. Okej, Kownacki liczy mecze bez bramki. Spodziewaliśmy się wygranej. No nie, morale spadły przez to. To planowaliśmy, że zgarniemy 3, ale taka w sumie prawda. Chłopacy dali sobie wszystko. Dobra, dziękuję za uwagę. Powstrzymuje Fortunę, zobaczcie. Jak tutaj bramkarz Herty zdołał obronić jedno z uderzeń. Bez modów?
Ale czy bez modów w Grzegorzu ma sens? Mieliśmy na jakimś modzie grać podobno. Mieliśmy na jakimś modzie zagrać. Myślałem, że na modzie będziemy grali. No nie wiem, to jak tam. Nie wiem, jak tam macie to obmyślone, ale. Ja myślałem, że na jakimś modzie byśmy zagrali. Tak w sumie było to początkowo w planach. Także no nie wiem, ustalcie tam jeszcze to. Ustalmy w sumie wspólnie. Też ja tam się jakoś za dobrze nie znam na tym hoju. Słuchajcie, oferta z Belgii. Ej, z Belgią to ja już bym podpisał ofertę. Co wy na to? Idziemy do Belgii, no nie? Tam były Chiny, Paragwaj, ale ja biorę, słuchajcie, Belgię. Od Belgii dostałem ofertę i myślę, że tę ofertę zaakceptuję. Pójdziemy do reprezentacji Belgii. Także słuchajcie, zostajemy z selekcjonerem belgijskim. Czy my mamy jakiegoś Belga w drużynie? Nie mamy obecnie. Ale może byśmy jakiegoś sprowadzili, zobaczymy. Może w następnym sezonie. No ale zobaczmy, kadra narodowa Belgii naprawdę mocna. Wsiadamy tutaj gwiazdy takie jak Kevin De Bruyne, Eden Hazard. Trzeba to wykorzystać, trzeba wykorzystać, że mamy tutaj dostępnych takich zawodników. No i tutaj będzie trzeba dobrze wykorzystać potencjał. Jest oczywiście Kompany. Jego nie mogło zabraknąć. Okej, okay, możemy tutaj ustawić tak naprawdę całą drużynę. To jest formacja 3-4-2-1. Formacja z trzema środkowymi obrońcami, dlatego że to jest Alderweireld, jest Vertonghen, jest Kompany. To jest naprawdę solidny środek obrony. Tutaj na dobrą sprawę można zarzucić De Bruyne. Prowadzisz kadrę, no poprowadzę kadrę. Nie spodziewałem się tutaj takiej oferty. Kapeć taką ofertę tutaj dostanie. Taką ofertę otrzyma. Nainggolan nawet tutaj jest, który miał konflikt z poprzednim trenerem. Można powiedzieć, że konflikt, no on tam nie chciał siedzieć na ławce z tego co pamiętam. Chciał grać. No i wyszło na to, że do kadry już później powoływany nie był, więc czy to on w sumie sam zrezygnował, czy trener z niego zrezygnował, w każdym razie już w kadrze nie był. Możecie powiedzieć, jak ktoś dokładnie pamięta, jak to leciało. No ale tak wygląda tutaj ten atak. Myślę, że formacji zmieniać nie ma po co. Formacja myślę, że jest odpowiednia. No i może to być ciekawie, no ale u nas Nainggolan pewnie też będzie na ławce siedział, skoro jest w środku De Bruyne i Witzel. Jakieś tu jeszcze można powołanie sobie sprawdzić. Jest Meunier, tylko że Meunier u nas by pewnie też jakoś dłużej nie grał, bo on jest prawym obrońcą, a my tu nie mamy nawet pozycji prawego obrońcy w tej naszej kadrze. Ale też są jacyś lewi obrońcy powoływani. Za jednego z tych obrońców Meniera można tutaj powołać jak najbardziej. Oni są lewa obrona, lewa pomoc, lewe skrzydło. Ale myślę, że tutaj on zasługuje na powołanie jak najbardziej. No tutaj możecie zobaczyć tak naprawdę najlepszych zawodników z Belgii. Mamy też skauta z Belgii w naszej drużynie. Fortunie. O jest, Wadi za Ligi OFO, były gracz Legii. Permalen. Okej. Okay. No, zobaczymy, kto tutaj będzie. Kto tutaj sobie zasłuży na powołanie, no to myślę, że ma szansę się zawsze do kadry przedostać. Zawsze jest taka opcja, zawsze jest taka możliwość, tak mi się wydaje. Bonioli, można zamiast niego Lukaku powołać. Tylko że Jordana, on jest lewym pomocnikiem, lewym obrońcą, okej. Okay. Dobra, ale my wracamy na razie do Düsseldorfu. Naszej Fortuny. Jak tam w ogóle się Belgia trzyma? Są teraz jakieś eliminacje, powinny być eliminacje do Euro. Pewnie do Euro się dostali.
Wątpię, żeby się do euro nie dostali. Dobra, na przed spadkiem. A, bo to są baraże. Nie, raczej bo w tych barażach my grać tutaj nie będziemy w tym sezonie. Okej. Okay. No z tego co widzę, Belgia się dostaje na euro. Aczkolwiek dwie porażki. Mnie dwa razy przegrali z Portugalią, tak. Dwa razy przegrali z Portugalią, ale z drugiego miejsca na euro się dostaje Belgia. Mimo wszystko postanowili zmienić trenera, selekcjonera. No to bardzo dobrze, czyli pomógł ci Zielonek, tak? Pomógł ci Zielonek. No skoro ci pomógł, to cieszę się, że koleżeńsko się zachował. O, jest towarzyski reprezentacyjny z Włochami i z Chinami. Z Włochami będzie nasz debiut. Może nawet sobie ten meczek rozegramy. A teraz gramy z Mainz. Ja bym sobie to tutaj przesymulował. Mam nadzieję, że nie przegramy, co? No, Henix już 7-2 overall, więc spada mu jednak ten overall, ale no, bramki strzela. Mam nadzieję, że będzie cały czas strzelał. No, to już jest raczej jego ostatni sezon w naszej drużynie. Dobra, Fortuna Mainz i wynik tego meczu to 1-0 dla nas po bramce Kownackiego. Zobaczcie, Kownacki strzelił decydującego gola. Bardzo dobrze, że zwyciężyliśmy w tym spotkaniu. Cześć, Zielony Lisek, witam cię bardzo serdecznie. Siema, siema. Dobra. Bayern i Lipsk mają już po 50 punktów. O, teraz Bayern zremisował, Lipsk wygrał i Lipsk jest samodzielnym liderem Bundesligi. Tracimy parę punktów do drugiego Bayernu. Trzeba zachować koncentrację, oczywiście. Takie mecze nigdy nie są łatwe. Dajemy z siebie wszystko. Okej, moral zespołu bardzo szczęśliwy. To mi się podoba. Zapiszemy sobie tutaj naszą karierę. No i przejdziemy sobie do meczu z Paderborn. Myślę, że też można ten mecz przesymulować. A później jeszcze będzie spotkanie z Köln. No i czeka nas przerwa reprezentacyjna. Dobra, jak z Paderborn tutaj nasza drużyna się zaprezentuje. Wygrywamy 3-1. Kownacki, Hennings, Ampomach z bramkami. Kownacki widzę, że chyba podłapał jakąś formę. To dobrze, bo kolejny mecz zakończony z bramką. To mi się podoba. Natomiast Stępiński jeszcze gola nie miał. Kownaś King. Ok, powołania do kadry belgijskiej. No to już w zasadzie powołania ustaliliśmy. Jeszcze Köln i przerwa reprezentacyjna już za moment tutaj nas czeka. Dobra, zrobimy sobie tę konferencję, żeby morale zespołu jeszcze podnieść. Tym razem wygramy. Mamy z siebie wszystko. No i bardzo szczęśliwy. Śląsk zremisował. Śląsk Jagiellonia 1-1 było, czy ile? Kariera. Zapisujemy. Dobra, no to jeszcze tutaj gramy z Köln. Zaraz przerwa reprezentacyjna nam się tutaj szykuje. Z Köln wygrywamy 3-1. Stuger dwa razy i Karaman jeszcze dorzucił również bramkę. Stępiński wszedł i gola nie zdobył. Dostał żółtą kartkę. No cóż. Ale ważne, że wygrywamy. Dobra. Nasz debiut w kadrze. Towarzysko zagramy z Włochami. Myślę, że możemy sobie ten mecz rozegrać, co? Nasz debiut w kadrze belgijskiej. Także nasza ekipa prezentuje się następująco, no i czas zobaczyć, jak nam tutaj z Włochami pójdzie.
Belgia. No, dostałem ofertę od Belgii, więc tę ofertę oczywiście przyjęliśmy. Taka kadra, to myślę, że dobrze postąpiliśmy, akceptując tę ofertę. Cześć Draxel, witam cię bardzo serdecznie. Siema. Cześć, cześć. O, Eden Hazard. No, on potrafi karne wykonywać. Naprawdę dobrze. Ale tym razem nie wyszło. Za bardzo się chyba ręka trzęsła, czy coś. No. I tak trzeba strzelać te karne. Prosto do celu. Jeszcze nie mam jakiejś bardzo dużej wprawy w strzelaniu karnych na tym nowym systemie strzelania, wykonywania jedenastek. Nie tylko jedenastek, bo w sumie stałych fragmentów, takich jak rzut wolny, również. Trafienie przeszkody. Niezła przeszkoda. Zaraz wracam, spoko. Dobra, zaczynamy. Pierwszy mecz. Debiutujemy w roli selekcjonera kadry belgijskiej. Belgia-Włochy. Zobaczymy, jak się tutaj zaprezentujemy. Oczywiście chcemy sprawić dobre wrażenie. Ekipa belgijska jest naprawdę mocna, więc można od nich sporo oczekiwać, ale no, jeżeli chcemy zbudować mocną kadrę, no to potrzeba też dobrych tutaj podstaw. A dobre podstawy zaczynają się od dobrego, odpowiedniego ustawienia, które trzeba tutaj odpowiednio dobrać. No i przejęliśmy formację tak naprawdę po poprzednim trenerze kadry. Myślę, że te formacje tutaj taką z trzema środkowymi obrońcami i naprawdę niezłą ofensywą zachowamy. Myślę, że nie będzie potrzeby zmiany tej właśnie tej formacji. Ale może będzie trzeba ją tutaj dostosować odpowiednio jeszcze pod zawodników. No i zobaczymy, jak ta kadra w ogóle stoi, jak się ma kadra belgijska. Bo zawodników ma dobrych, ale może potrzebuje tutaj odpowiedniego właśnie ułożenia, dostosowania. Może potrzebuje trenera, który tę kadrę poprowadzi. Vital Heinen, Belg, jest trenerem kadry polskiej w siatkówce, a my jesteśmy my jako Kapeć, czyli Polak, polski selekcjoner, jest trenerem kadry belgijskiej. Teraz Eden Hazard, wrzutka, uderzenie głową i już jest bramka, już jest gol. Właśnie o tym mówiłem. Takich akcji oczekujemy. Ładne zagranie Edena Hazarda. Wspaniałe dośrodkowanie. Nagłówkę zawodnika, który występuje na co dzień w Bundeslidze, czyli Mertens. Zawodnik Napoli. W Bundeslidze, ja powiedziałem? W Serie A oczywiście. Włoskiej Serie A, także zawodnik z włoskiej ligi strzela bramkę Włochom. Chyba tutaj nigdzie Mertens nie odchodził. Nie odchodził chyba z Napoli w tej karierze. Prawdopodobnie. No a teraz akcja Włochów w broni Courtois. Nie wiem, czy tutaj też ma Courtois problemy w Realu. Ten Real jednak gra już lepiej i Courtois też się lepiej prezentuje. Teraz mam nadzieję, że się będzie dobrze tutaj prezentował, bo to jest nasz podstawowy bramkarz w tej kadrze. Okej. Okay. Byłbyś tutaj już niebezpiecznie. Mertens. Aj. Brakło trochę. Dobra, i wypuszczenie. Eden Hazard. Eden Hazard. Edzio, dawaj, uderzenie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Co ten Eden? No nie wyszło mu to uderzenie. Nie, to było dobre uderzenie, to by pewnie wpadło, ale Donnarumma tutaj znakomicie obronił. Także dobra interwencja Gigiego Donnarumy w tym wypadku. Myślałem początkowo, że to było niecelne uderzenie Edena, ale jednak Hazard uderzył tutaj naprawdę mocno i uderzył też celnie.
Jednak bramkarz zdołał to obronić. Chiesa przedrybluje naszego środkowego obrońcę. Nie przedryblował, ale podał. Ale tutaj nasza formacja defensywna jest czujna, nie śpi. Obrońcy nie śpią. No i teraz Lukaku. I cel. Zawodnik Borussii, więc z Bundesligi kojarzymy go dobrze. Także Thorgan Hazard, który gra tutaj na prawej stronie, jest z Bundesligi, bo również występuje w Borussii Dortmund. Tych zawodników tutaj kojarzymy tak naprawdę z naszej ligi, z naszego podwórka. Oj, oj, oj! Niebezpieczne wyjście. Całe szczęście, że niecelnie El-Sharawi. Było niebezpiecznie. Na zawodowcu gramy obecnie. Na razie sobie ten tryb na początek, ten poziom na początek ustawiliśmy. No a zobaczmy teraz bardzo niebezpiecznie wyjście Włochów. Broni Courtois. Dobitki już obronić nie zdawał. No niestety jest gol Włochów, ale zobaczmy, jakie tutaj było zamieszanie w ogóle. Dwóch Włochów wyszło naszego bramkarza. Obrona całkowicie się pogubiła w tej sytuacji. Stefan El-Sharawi zdobywa tutaj bramkę w minucie chyba 38. No nic, w każdym razie jest wyrównanie Włochów. Trzeba się wziąć do roboty. Tak być nie może. Czysto, 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 bez żadnego faulu. Carrasco. Nie do końca tak to miało wyglądać. Lukaku, Lukaku, zobaczmy. Lukaku w sumie już też występuje w lidze włoskiej, bo w Interze Mediolan. Może też mu się coś uda trafić tutaj, zobaczymy. Możemy sobie zmiany za chwilę przeprowadzić. Czy tu w towarzyskich reprezentacji można przeprowadzać więcej zmian? W sumie to nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Sargon, witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za dyszkę na super czacie. Dzięki, dzięki. Co tam u ciebie, Sargon? Jak ci się w nową FIFA gra? Jak tam twoja kariera? No i słuchajcie, przerwa do przerwy 1-1. Dawno mnie nie było, no właśnie dawno cię tutaj nie widziałem. Jak tam, Sargon, FIFA u ciebie, bo byłem na pierwszym odcinku kariery, właśnie oglądałem. Ja jutro karierę zaczynam Wisłą i pewnie będzie pierwszy odcinek na YouTubie tutaj już wrzucony jutrzejszego dnia, także jutro się możecie czegoś spodziewać. Jaki jest twój ulubiony klub? Wisła Kraków oczywiście, a także Borussia Dortmund, to są moje ulubione kluby. A powiedz, Sargon, czy u ciebie też są problemy z tymi składami, że w karierze kluby mają rezerwowe składy? Bo tutaj na przykład taki Lewandowski w Bayernie na ławce siedzi, a gra jakiś młodzik. To jest irytujące. Na początku myślałem, że to u mnie jakiś bug się trafił, ale później okazało się, że ten problem jednak jest na szerszą skalę. No i to są naprawdę irytujące problemy, bo zmniejszają bardzo grywalność tej kariery. Dobra, robimy sobie chyba jakieś zmiany. Zrobimy sobie jakieś zmiany i nie wiem właśnie, ile tutaj zmian możemy przeprowadzić. Czy nie mamy tutaj limitu z tym związanego? Bramkarza też możemy zmienić w takim wypadku. Okej, ale możemy przeprowadzić całe 7 zmian. Więc te zmiany będziemy sobie powoli, stopniowo przeprowadzali. Też jeden Hazard na razie może zejść. Na razie może opuścić boisko. Cześć, Boxark! Witam cię bardzo serdecznie. Siema. Chyba u prawie każdego. No cóż. Błąd. Naprawdę dla mnie niezrozumiały. W sensie nie wiem, jak taki błąd mógł się pojawić.
błąd, który był podobno zauważony przez beta testerów, a nie wiem, jej nie zajęło się tym od razu? Powinni się w pierwszej kolejności tym zająć, żeby przed premierą jeszcze to załatać. No a raczej tak średnio to wygląda. Mam problem. Jaki masz problem, Boxark? Mów mi tutaj normalnie od razu. No i zobaczmy, Lukaku. De Bruyne, zagranie do środka, uderzenie, słupek. Niewiele brakowało. Dobranoc, Grzegorzu. Trzymaj się. Dobrej nocy życzę. Teraz próba ataku nie wyszła. Generalnie kupiłem sobie Origin Access i odpalam FIFA i ona niby jest w menedżerze zadań, ale się nie odpala, tak jakby gra. A jak odinstalowałem, a potem instalowałem, było 20%, to odpaliłem. Mi się udało odpalić, ale potem znowu jak się zainstalował do końca, już znowu nie mogę jej odpalić. To co za pierwszym razem. A słuchaj, włączacie się ten launcher, te okienko z FIFA? I dopiero jak dajesz graj, to ci nie działa, czy ci się nawet to okienko nie odpala? Bo jeżeli ci się odpala ten launcher, to może wiem, jak na to zaradzić, bo miałem podobny problem. Miałem, słuchaj, podobny problem. I z tego, co pamiętam, to ja to directem rozwiązałem. To był chyba jakiś problem z directem, a teraz okazja, Eagle. Patrzyła i chyba. Bac zdobył tę bramkę. Ja tak miałem, Boxar, coś podobnego chyba. Czy miałem czarny ekran? Nie pamiętam już. Ale wiesz co, tam dałem w ustawieniach. Dałem tam ustawienia i zmieniłem directa, chyba dam na starszego. Tam jest wybór, jak pamiętam. No, też tak słyszałem, Sargon. Ponoć kluby sobie dają rezerwowych zawodników tam na początku sezonu. Na tych turniejach przesezonowych, no nie? Czyli w sumie jeszcze przed sezonem. Na turniejach przesezonowych im wzrasta morale i chyba dlatego właśnie grają później w pierwszym składzie ci młodzi rezerwowi, którzy właśnie sobie podbijają morale na turniejach przesezonowych. Ponoć tak to działa. Tego co słyszałem, jak to wyczaili. Nie ma wyboru directa. Nie wiem, ja miałem taki problem w FIFA 18 albo 19. Więc mogło się to zmienić. No i u mnie to zadziałało. Nie wiem, wiesz co, radzę ci, Boxart, napisać na pomocy technicznej EA. I tam mają też takie forum. Ewentualnie można tam napisać, to ci albo jakiś pracownik EA powinien odpisać, albo jakiś gracz. Wow, ale było niebezpieczne uderzenie. W 20 nie ma tego do wyboru. No to wiesz co, najlepiej tak zrób, że... Kurde, gol by prawie tutaj był jeszcze. Najlepiej napisz tam do pomocy technicznej. No w sumie to chyba najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji. Innego chyba za bardzo nie widzę. Ewentualnie na forum właśnie tam może jeszcze napisać. Też powinien ktoś odpisać. Oj! Kawasele, co się tutaj stało? Co się tutaj stało? Trzeba tę piłkę jak najszybciej odzyskać! Bo Włosi mogli wyrównać przez głupie błędy. Teraz jak wpuściłem rezerwowych, to... Bo się aż ta gra... Ta gra aż tak świetnie nie klei. Jednak tutaj Belgia ma świetną podstawową jedenastkę. Ci rezerwowi aż tak świetni to nie są, chociaż też jest... Kilku naprawdę bardzo mocnych, bardzo solidnych rezerwowych. A teraz zagranie do Lukaku. No i może Lukaku wykorzysta swoją okazję. Nie wykorzysta, bo był tutaj w ślizg. No wiesz, Boxer, tylko jak to będzie jedyny problem, jedyne możliwe rozwiązanie, żeby zagrać, to chyba jednak można poświęcić te 50 minut, żeby napisać, no nie, tej pomocy. Bo głupio by było, jakbyś nie miał jak odpalić, no nie? No też mi ciężko w sumie powiedzieć. U mnie to było z tym directem, no ale teraz na FIFA 20 to mogą być jakieś inne problemy, tak?
Więc wydaje mi się, że to chyba najlepsze możliwe rozwiązanie w tym momencie. Oj, Lukaku. Dobra, 5 minut do końca meczu. Jak się to spotkanie zakończy, to zobaczymy. Bo na razie prowadzimy, ale tu Włosi w ataku. Dobra, spalony tam był. Origi jeszcze wejdzie zamiast Lukaku. No spoko. Może być taka zmiana pod koniec. No także generalnie ja chyba bym ci jednak radził napisać do supportu. Bo to może pomóc. Teraz Nainggolan, zobaczcie, jak próbował uderzyć. Zwykły komentarz. Dobra, 3 minuty jeszcze doliczone. No i prawdopodobnie nasz debiut reprezentacyjny zakończy się zwycięstwem. Może nie jakimś bardzo efektownym, ale tak czy tak 2-1 w debiucie z reprezentacją Włoch. Myślę, że to jest solidny wynik. Solidny wynik. De Bruyne. Jeszcze może się uda ten wynik tutaj polepszyć. Dobra, jest jeszcze wolny. Jest jeszcze rzut wolny. De Bruyne wrzuca piłkę w pole karne. Uderzenie głową i obok słupka. Przelatuje ta piłka obok. Obok słupka. Teraz sam nie wiem, się wkurzyłem tylko. No, wiem, to jest najgorsze, jak nowa gra wychodzi, ci nagle nie odpala. Ja tak miałem z FIFA 19 właśnie, czy 18. Miałem tak jeszcze... Z czym ja tak jeszcze miałem w ostatnim czasie? Z Kingdom Come kiedyś tak miałem. Tylko że wtedy mój komp nie ogarniał tego. No twój komp BoxArk spełnia wymagania, no nie? Minimalne chociaż. Nie wiem, próbowałeś tam zmieniać na niskie ustawienia czy jakieś inne? No to jeszcze z Chinami, drugi towarzyski reprezentacji. Dobra, no to tam z Chinami. Damy innym też zawodnikom zagrać. Tym, którzy wcześniej tutaj nie grali. Okej. Może być tak. No, to tam z Chinami tak czy tak powinni sobie poradzić. Haha! 1-0 na Chińczyków, nie wierzę w to. Ja od Chin otrzymałem kiedyś ofertę, wcześniej ofertę miałem. Patrzcie, jakie jaja. Belgia przegrywa towarzysko z Chinami. Co się dzieje? Czy to jest prawdziwe, co się tutaj wyprawia? No i zobaczcie. Takie rzeczy. Kowalski chce odejść. Kowalski, jak to tak? Panie Kowalski. Co pan? No, to jakiegoś Niemca znaleźliśmy. O, powołanie. Stępiński do reprezentacji Polski, a Kownackiej nie został powołany. A Stępiński już tak. Stępiński żadnej bramki jeszcze u nas nie ma. Kownacki już coś strzelał. Co jest ciekawe. Dobra. Junior chce odejść. Kamil Kowalski, tak? Co to za gościu jest normalnie? Gdzie ty chcesz odchodzić w ogóle? Kamil Kowalski. 76 do 90 potencjału. Ale wiadomo, ten potencjał też jest już w tej edycji dynamiczny. Nie wiem dokładnie, czy to się sprawdza z tym dynamicznym potencjałem. Jeszcze będzie trzeba to przetestować. No ale dobra. Podpisujemy go w takim razie. Kolejny Polak, ale jak na razie można powiedzieć, że w takiej drugiej drużynie jest, bo ma dopiero 47 overalla, więc o grze w naszej drużynie póki co może zapomnieć. W tym sezonie raczej na pewno
nie wystąpi. Chyba, że się nagle podboostuje. Dobra, słuchajcie, czekają nas naprawdę niezłe i ciekawe mecze w tym kwietniu, który za moment się tutaj zacznie. Bo w kwietniu gramy z Schalke, gramy z Bayernem, gramy z Borussią. Myślę, że wszystkie te mecze rozegramy. To są takie mecze, które pasowałoby rozegrać. Tomasz Kowalski, no teraz kolejny Kowalski. Bracia Kowalscy. Gdzie on jest? SPO. Dobra, no potencjał ma spoko, więc go bierzemy. Ale bracia Kowalscy. Mam nadzieję, że się dobrze będą w naszej drużynie spisywać. Jest jeden Kowalski, 16-letni, drugi ma 17. Z rok starszy brat. Okej, no zobaczymy, czy z tej mąki będzie chleb. A tutaj mecz z Schalke. Potem gramy z Bayernem, Hoffenheim i Borussia. Później jeszcze trzy mecze zostały w tym sezonie. I także Lipsk. Po Borussii jest, słuchajcie, już Lipsk. Zobaczcie, tu jest Borussia. A tydzień później... Lipsk. Tydzień później jest Lipsk. Jeszcze Augsburg oraz Union Berlin na koniec sezonu. Wow. Jest intensywnie. Dobra. Jedziemy w takim razie. Nie zatrzymujemy się. I ruszamy dalej. Ampomak teraz chyba jest nawet lepszej... Już ma lepszy overall niż Karaman, zobaczcie. Ale no, na razie Karaman ma dobre morale, tam strzela gole, więc niech gra. Później może Ampomak będzie tym podstawowym. No a teraz gramy z Schalke u siebie. Więc u siebie z Schalke dobrze byłoby wygrać. Myślę, że taki wynik interesuje naszych kibiców. No a słuchajcie, my walczymy o grę w Lidze Mistrzów tak naprawdę. Na razie no, mamy wysokie miejsce w tabeli. I opcja gry w Lidze Mistrzów jest naprawdę realna, ale teraz mamy bardzo ciężkie mecze z Schalke, z Bayernem, Hoffenheim, który jest bardzo wysoko również w tabeli, z Borussią, z Lipskiem. Od tych meczów może zależeć to właśnie, czy zagramy w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. Będzie trzeba się jednak jak najlepiej zaprezentować. Co z tego wyjdzie, no to się okaże. To pokaże tak naprawdę dojrzałość tej drużyny. No a my tutaj już ruszamy. Spotkanie z Schalke. Znowu potrzebuję konfiguracji luców, a dzisiaj Mawcie już wysyłałeś luce i chyba działało. Także nie wiem, co to takiego. Pewnie musi się coś tam... Pewnie coś tam się zlagowało, ale możesz spróbować za chwilę. Możesz spróbować za chwilę. Wow, Kownacki tutaj się już popisał sztuczką na początek i teraz stracił. Oj. Stuger. Hennings. A, tutaj obrona Schalke naprawdę dynamiczna. Obrona, pomoc, zobaczcie. Bardzo szybka ta wymiana piłek. Kownacki. Zobaczmy, Dawid Kownacki. Kownacki, zagranie do środka. Uderzenie, gol! Ależ uderzenie. Ależ gol, ale pięknie zrobił to Kownacki, że tutaj zdołał się tak przedostać. No i zagrał do środka. A w środku znalazł się Stuger, który wykorzystał okazję. Znakomicie. Kownacki, zobaczmy, jakie zagranie do środka i uderzenie. Bramkarz tutaj nie miał żadnych szans, nie pozostawił bramkarzowi Stuger żadnych złudzeń. Fortuna wychodzi na prowadzenie w 8 minucie spotkania. 8 minuta spotkania, 8 gol Stugera w tym sezonie w niemieckiej Bundeslidze. Także jest 1-0 dla Fortuny. Dobrze się ten mecz dla nas zaczął. Oj. I mogło już być wyrównanie.
Już mogliśmy mieć tutaj wyrównanie. Dalej jest kolejna okazja. Dalej jest niebezpiecznie. Broni bramkarz. Tym razem gol. Więc no, szybkie wyrównanie. Szybkie wyrównanie. Gol Mirańczuka. No zobaczcie, jak to szybko się tutaj potoczyło. Hennings. Stüger. Stüger do Henningsa. Hennings, no! Blisko było, żeby tutaj coś mógł porobić. Ajajaj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie możemy tak robić. Schalke będzie tę okazję wykorzystywało. To jest Schalke, to nie jest słabo zorganizowana ekipa. Jak widzicie, oni takie sytuacje wykorzystują. No i strzelają już drugą swoją bramkę w tym meczu. Przez to Schalke wychodzi na prowadzenie. Widzicie, te dwie okazje mieli. Wykorzystali tutaj nasze błędy i zdobyli. Zdobyli dwie bramki. Mirańczuk, drugi gol tego zawodnika w tym meczu. Dobra, no. Trzeba się tutaj wziąć naprawdę do roboty. Stüger. Stüger, zobaczmy. Stüger, ależ się przedostał. Stüger, czy będzie również drugi gol Stügera? Niestety nie. Niestety zabrakło. Mirańczuk, dwa gole. To fajnie, jakby teraz Stüger miał również dwie bramki w tym meczu. Ale tym razem zabrakło. Kapeś Mems, witam. Co tam, szykuje się nie to konto? Ale ciekawe, co robisz akurat na tym koncie? Czyżby szykowała się wkrótce jakaś przeróbka czy coś? A my niestety tracimy trzecią bramkę. Smutne to jest, ale Serdar zdobywa gola. No i 24 minuta, a już 3-1. Już 3-1 dla Schalke. Dobra, Hennings. Hennings, no to może teraz coś my trafimy dla odmiany. Hennings. Jest! Gol. Dobra, bierzemy piłkę szybko i ciśniemy dalej. 2-3 po 26 minutach. Co się w tym meczu dzieje? Ależ emocje tutaj na stadionie w Düsseldorfie. Naprawdę to spotkanie już od samego początku już tutaj wystartowało z grubej rury. Wow, jakieś siekanie cebulki nam leciało. Sargon! Posiekam sobie trochę cebulki, dzięki. Siekam cebulkę, dzięki Sargon. Sargon, posiekam sobie trochę cebulki, zarzucił 5 zł. Wow, dziękuję Sargon za siekanie cebuli. W ogóle będziemy za niedługo sobie zaczynali karierę widzami. Tak jak to było w tamtym roku. W tym roku, jako że... O, Hennings. Karny, jest rzut karny. Dobra, będzie okazja na wyrównanie. Zaraz dokończę tej karierze. Tylko tutaj jest żółta kartka. Sané, słuchajcie, kto wykonuje karnego? Hennings, dobra. Nasz kapitan. Bo dobrze wykorzystać tę jedenastkę. Tanie. W jaki sposób broni bramkarz? Uderzenie w środek jednak nie okazało się dobre, no kurde. Mogłem jednak próbować bardziej w tamte okno uderzać. Wtedy pewnie bramkarz nie miałby za bardzo szans obronić, ale... Postanowiłem spróbować w środek, no i to nie do końca wyszło. Słuchajcie, będzie za niedługo kariera widzami. W tym sezonie, jako że naprawdę duże parcie jest i dużo osób by się chciało dostać, to będzie... u nas kariera wspierającymi, więc ci, co są wspierającymi, będą mieli po prostu pierwszeństwo w dostaniu się do kariery widzami. Myślę, że ta kariera naprawdę nam też fajnie wyjdzie, tak jak w tamtym sezonie. Chciałbym, żeby nam fajnie wyszła i myślę, że to się uda. Także już za kilka dni pewnie tą karierę będziemy prowadzili zapisy do tej kariery. Będzie można się tam na Discordzie zgłosić, na pewno na specjalnym kanale dla wspierających pójdzie ogłoszenie na początku.
na start zapisów, a teraz Dawid Kownacki i Kownacki. Zobaczmy, Dawid Kownacki, no nie. No nie. Nie ma gola. No był tam napierany i niestety nie zdołał oddać uderzenia. Takiego, które mogłoby tutaj zakończyć się bramką dla Kownasia. Kurde no. Matondo. Poprzeczka. Też okazja. Jeszcze będzie rożny. Dobra, łapie piłkę bramkarz. Dawid Kownacki, no i wychodzimy do przodu. Może jeszcze przed przerwą uda się wyrównać. Kownacki. Kownacki, dawać, dawać. Jedziemy, panowie. Będzie trzeba tutaj jakieś podanie zarzucić. Albo i nie, no próbowałem podać. Przerwa? Przerwa. Dobra. Mamy przerwę, do przerwy wynik. Jak widzicie, 2-3. Przegrywamy, ale to nie oznacza, że my ten mecz musimy całkowicie przegrać. Mieliśmy karnego, Henix niestety nie zdołał wykorzystać jedenastki. Aczkolwiek, nie wiem, może jakby Kownacki strzelał tę jedenastkę, może by wykorzystał, może to Kownacki powinien strzelać rzuty karne. Powinien wykonywać właśnie jedenastki w naszym zespole. No nie wiem, było, minęło. Będą kolejne karne, to wtedy będziemy się zastanawiali ewentualnie. Wcześniej ustalimy nowego wykonawcę jedenastek. Czy tak, no Henix ma dużo bramek w tym sezonie, więc to jest nasz najlepszy obecnie napastnik pod względem ilości bramek. Liczyłem, że tym razem także zdoła wykorzystać okazję. No ale dobra, nawet najlepszym się zdarza nie trafić. Nawet Henix jedną bramkę ma dzisiaj. Może jeszcze dołoży kolejną, zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze trochę zostało do końca tego meczu. Dopiero zaczęliśmy drugą połowę i teraz właśnie Henix jest przy piłce. Henix. Przypominam, że na ławce na wejście czeka Mariusz Stępiński. On będzie mógł tutaj pojawić się na boisku, kiedy będzie do tego dogodny moment. Potrzebujemy bramki, więc może dzisiaj Stępiński zdoła strzelić. Teraz było, jak widzicie, niebezpieczna okazja. Ampomak wejdzie zamiast Kownackiego. Okej, zmiana na tym prawym skrzydle. No, nie było tutaj faulu ani nic. Że jesteśmy przy piłce, Rex Beczaj. Cześć, czerwony sąsiedzie, witam. Witam, witam, dobry wieczór. Karierę Armini? A nie wiem, może kiedyś. Nie obiecuję, ale też nie wykluczam. Na razie to tutaj gramy w Bundeslidze właśnie naszą Fortuną. Sztuger, ależ miał okazję. Jak my tego nie trafiliśmy. Dobra. Henix myślę, że już może zejść z boiska. Ja też już myślę, że może opuścić murawę. Przeprowadzamy dwie kolejne zmiany. No i taką ekipą już tutaj będziemy grali do końca tego spotkania. Próbując strzelić kolejne gole. Zdobyliśmy już dzisiaj dwie bramki, ale to wciąż za mało, bo Schalke ma tych bramek już trzy. Chcielibyśmy w tym meczu przegrać. Jednak punkty są dla nas bardzo ważne, jeżeli walczymy tutaj właśnie o Ligę Mistrzów. No tutaj Rize, nie wiem dokładnie jak się czyta jego nazwisko. No ale miał okazję. A teraz Ampoma. Ampoma, biegnij, 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 pokaż swoją szybkość. Pokaż swoją szybkość. Przewagę pod tym względem. No będzie jeszcze Drożny. Cześć Kasperek, witam. Wisselman. Rzutka. Uderzenie. Łapie piłkę bramkarz. No ten Stępiński będzie na pewno czyhał na okazję. Na pewno chciałbym mieć taką okazję.
gdzie mógłby udowodnić po prostu, że potrafi strzelać. Już miał parę takich okazji w poprzednich spotkaniach, nie wychodziło mu to. I teraz na pewno czuje taką sportową złość, że jednak jeszcze nie mógł tutaj cieszyć się z bramki dla Fortuny Düsseldorf. A teraz akcja Schalke 4-2. Bardzo ciężko będzie choć zremisować w tym meczu. No niestety, ale już przegrywamy. 4-2. Mirańczuk z hat-trickiem. Mirańczuk dzisiaj bohaterem tego meczu dla kibiców Schalke. Natomiast dla nas, dla naszych obrońców pozostaje on raczej koszmarem. Skoro aż 3 bramki zdołał dzisiaj ten zawodnik trafić. Okej. Mamy piłkę. No jeżeli chcielibyśmy chociaż marzyć o remisie, no to teraz musielibyśmy już wyrównać. Ampomach, no i będzie miał taką okazję. Ampomach, jest gol. Jest 4-3. Jest jeszcze tam jakaś szansa, żebyśmy mogli spróbować wyrównać. Tylko no teraz musielibyśmy szukać tej czwartej bramki. Musielibyśmy mieć przede wszystkim okazję, no ale mamy piłkę. To już jest coś, od czegoś się zaczyna. Piłkę niestety straciliśmy, ale dobra, no jeszcze jest kilka minut, jeszcze jest kilka minut. Można zawsze tę piłkę przejąć i spróbować tworzyć tę okazję. Brawo! Ależ interwencja naszego bramkarza! Okej, dobra, jedziemy. Jedziemy, ostatnie minuty tego spotkania. Fortuna będzie próbowała jeszcze walczyć o wyrównanie, no ale niestety piłkę straciliśmy. Tak się nie da wyrównać, jak się nie ma piłki, jak się nie ma jak tworzyć akcji. Nawet wtedy o wyrównaniu nie ma co marzyć, słuchajcie. Czyli piłki tutaj nie posiadamy, a teraz nasz bramkarz znowu nas ratuje przed utratą kolejnej bramki. No i teraz ostatnia szansa. Ampomach niestety nawet nie otrzymał tej piłki. Koniec meczu. Już zaraz tutaj będzie odgwizdany. No jeszcze okazja, Schalke, jeszcze broni nasz bramkarz. Jeszcze będzie zdrożny, sędzia tego nie kończy, ale niestety no przegrywamy u siebie Schalke po naprawdę bardzo emocjonującym meczu. Ostateczny wynik to 3-4 dla Schalke. Cieszą się piłkarze Schalke, naprawdę było tutaj sporo emocji w tym meczu, ale dobra, nie zatrzymujemy się, słuchajcie, nie ma co się nad tym jednym meczem rozwodzić, bo za chwilę gramy z Bayernem. Z Bayernem. Z tą wielką firmą. Co? Klub Włochy nie zdołał wyrównać w meczu z klubem Fortuna? What? Ktoś mi to wytłumaczy. Wiem, że przed chwilą graliśmy z Włochami w reprezentacji, ale wy to widzicie? Klub Włochy, okej. Okay. To nie jest zła FIFA. Ach, ta FIFA. No kurde, klub Włochy, no i... Zobaczę, czy w opisie jest to samo. Tak, klub Włochy. I w ogóle, no... Przegraliśmy przecież Schalke. Zdjęcia z meczu z Schalke. A chyba opis odnosi się do Włochy-Belgia. Nie wiem. Nie wnikam. Okej. Okay. Schüttner tutaj otrzymuje ofertę z Francji. Okej, okay, no to może tam odchodzić, jeżeli mu bardzo na tym zależy. Chcą kupić jednego z naszych rezerwowych bramkarzy. Mogę się na to zgodzić. Spodziewam się po tobie więcej. O, Morale niezadowolony. N'Golo trafił do... Tak. N'Golo nie trafił do siatki. Co? Czekajcie, przecież N'Golo gra dla Belgii. To jak Włochy były bliskie wyrównania? No okej, okay, no Włochy może były bliskie wyrównania w meczu z Belgią. Ale jakby N'Golo trafił do siatki, to byśmy też wygrali, tylko że jeszcze większym wynikiem. O co chodzi?
Koniec serii bez porażki naszego zespołu. Ach, klub Włochy, no to jest mem niezły. Chyba gdzieś to zeskrinuję i wstawię. No mnie to szczerze mówiąc rozwaliło. Mamy 5 punktów przewagi nad Borussią. I 4 punkty straty do Bayernu, ale Bayern jeszcze ma zaległy mecz. I słuchajcie, konferencja prasowa. No jest na wyciągnięcie ręki zakończenie sezonu w górnych rejonach. Walka o Ligę Mistrzów cały czas tutaj trwa. Ale musimy zachować koncentrację przede wszystkim. No oczywiście Bayern, piekielnie mocny skład. Zespół jest silny. To jest naprawdę zespół, który dużo w tym sezonie już przetrwał. Bayern nas pokonał w ostatnim meczu. Ale gramy na 100%, no próbujemy atakować najlepiej jak potrafimy. Tutaj postaramy się zagrać, żeby spróbować zwyciężyć w meczu z Bayernem. Także kolejne nasze spotkanie. Fortuna Bayern, a właściwie Bayern Fortuna, bo gramy na wyjeździe. Bo już Werner wyprzedził Henningsa w klasyfikacji strzelców. Ale to nie jest w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze to dobrze zaprezentować się tutaj w Monachium. Chyba że Hennings usiądzie na ławce w tym meczu. Słuchajcie, może szansa dla Stępińskiego w pierwszym składzie. Ale Hennings jednak strzelił gola ostatnio. Więc nie, Stępiński jeszcze nie będzie grał w pierwszym składzie. Jeszcze to nie jest jego moment tutaj na grę w pierwszym składzie. Ale Ampomach może zagrać w pierwszym składzie jak najbardziej. Raman usiądzie na ławce. Frodosiak, dzięki za suba, witamy na kanale. Siema, siema. Rozgość się u nas. Jest, Henix. Co tam się wydarzyło? Kurde, tutaj trening od razu. Z Neuerem. No i tak Hennings. Tak chcę, żeby Hennings w meczu trafiał. Kownacki. Za bardzo. Hennings. Jak sobie teraz poradzi? No. Zablokowane to i podwójnie nawet. Hennings. No nie, takimi strzałami na pewno Neuera nie pokona. Będzie trzeba się tutaj bardziej w meczu postarać. O, właśnie takie. Takiego wykończenia oczekuję w spotkaniu z Bayernem, które już będziemy rozpoczynali. Zobaczmy. Piłkarskie święto. Mecz na szczycie, tak naprawdę. Bayern drugi w tabeli. Fortuna trzecia. Cześć Steve Gołom, witam cię. Akurat wpadłeś na mecz z Bayernem. Naprawdę czas na bardzo emocjonujące spotkanie. Czyżby lewy na ławce, czy ja dobrze widzę? Czy znowu wystawiają tego rezerwowego? A, Folland dzisiaj. Dzisiaj Folland na ataku. A, lewy na ławce. Prawdopodobnie. Okej. Sami tak chcą. Pewnie lewy wejdzie na boisko w drugiej połowie. Gdzie lewy? Na ławie chyba. Chyba na ławie. Dobra, no to jedziemy. Pełna koncentracja w meczu z Bayernem. Staramy się tutaj jak najlepiej zaprezentować i żebyśmy nie stracili bramki na początku, bo to może naprawdę źle poskutkować. Później będzie ciężko się w tym meczu odnaleźć. Tylko postarajmy się nie stracić bramki na sam start. Spokojnie tutaj rozgrywajmy. Może jak na trybuny go dali. Ostatnio był na ławce i chyba wszedł. Strzelił bramkę, jak pamiętam. Cześć Mileczek, witam. Dobry wieczór. Emocje to dopiero będą. To dopiero początek. Ale już tutaj Bayern atakuje. Kurde. Już jest niebezpiecznie. Dobra, Stuger. Może my teraz jakąś akcję tutaj przeprowadzimy. Na razie to nasz ofensywny pomocnik zostaje sfaulowany przez Boatenga. I Boateng dostaje żółtą kartkę. Dobrze. Niech się wykartkują zawodnicy Bayernu. Żeby ten Boateng jeszcze czerwo złapał. Druga żółta byłaby wskazana dla niego. O, a teraz Hennings otrzymuje piłkę. No Neuer łapie. Ale już była jakaś akcja naszego zespołu. Dobrze widzieć, że przynajmniej jakaś akcja ofensywna już tutaj była. Coutinho. Wrzutka.
Przejęcie. Dobra, spróbujmy to. Spróbujmy to jakoś sensownie tutaj rozegrać. Okej, okay, Hennings. Hennings dobrze się obrócił. Hennings! Zagranie do przodu, ale to nie wyszło już tak dobrze. No, tutaj Bayern bardziej z PS-em współpracuje w tej płaszczyźnie. Tam jest Allianz Arena. No i teraz zobaczmy akcja Bawarczyków. Spalony, okej. Okay. No, zaraz tutaj... I nie pierwsze 20 minut tego spotkania. My jeszcze nie przegrywamy, więc dobrze, ale teraz strata, która może się bardzo niebezpiecznie skończyć. Po szczęście bramkarz łapie piłkę. Okej, okay, na spokojnie. Trzeba na spokojnie wyjść z tą piłką. Spokojnie ją wyprowadzić, a nie tak chaotycznie. No i Ampoma otrzymuje piłkę na lewym skrzydle. Ostatnio naprawdę miało świetne wejście. A teraz wrzuca piłkę w pole karne. Wbita, ale będzie out. Dla naszego zespołu oczywiście. No i zablokowane. Steve Gołąb pewnie coś w weekend się pojawi, tak planuję. Jutro chciałbym wrzucić pierwszy odcinek kariery Wisłą w FIFA, a w niedzielę może z AJ jakiś odcinek. Dobra, jedziemy. Hennings! Kurde, Neuer to broni. Ja wiedziałem, że Neuera tutaj nie będzie dzisiaj łatwo pokonać. Cały czas sobie zdaję z tego sprawę. No to jest jednak klasa. Patrzcie, jakie tutaj ładne zagranie poszło. Neuera będzie bardzo ciężko w tym meczu pokonać. Też idę sobie FIFA pograć. W takim razie miłej gry, Sargon. Dzięki, że tutaj wpadłeś. I dzięki za wsparcie. No i do zobaczenia wkrótce. A teraz Hennings i Ampomach. Zobaczcie, ale okazja. Ampomach jest. Neuer pokonany przez tego lewego pomocnika. Ależ piękna historia na stadionie w Monachium. To Fortuna wychodzi na prowadzenie. Zobaczcie, Ampomach w bardzo prosty sposób pokonał tak naprawdę Neuera. No podbiegł pod samą bramkę i uderzył po ziemi. Nie jakimś mocnym uderzeniem, po prostu takim płaskim. Strzelił gola. Piąty gol w sezonie. Bardzo ładny wynik. Bo Fortuna wychodzi na prowadzenie w tym meczu. Tego bym się nie spodziewał. Witam cię, Ocelot. Siema. Dobry wieczór. Okej, okay, Kownacki. Jest szansa, by strzelić kolejną bramkę. Hennings! Hennings jeszcze! Walczmy o tę piłkę. Ale tutaj Hennings mógł nawet zdobyć kolejną bramkę. Dla Fortuny, jakbyśmy wyszli na dwubramkowe prowadzenie, to byłoby już naprawdę... No byłoby bezpieczniej. Z Bayernem to nigdy nie jest bezpiecznie, a tak to... Cały czas trzeba się mieć na baczności. No i tak trzeba się mieć na baczności. Grając z Bayernem tutaj nie można w żaden sposób odpuścić. Ale Ampomach naprawdę gra dzisiaj mecz życia. Zobaczcie, obrońcy Bayernu śpią. Obrońcy Bayernu zupełnie zaspali. Kownacki jest 2-0 na Allianz Arena. No może to nie jest prawdziwa Allianz Arena, ale jednak stadion Bayernu. Na stadionie Bayernu prowadzimy 2-0. Wow. Kownacki otrzymał piłkę, no i Polak wykorzystał sytuację na pustą bramkę. Oddane uderzenie, bo Neuer tam wyszedł. Ampomach znakomicie to zrobił. Tak naprawdę mógł sam uderzać, mógł sam tę okazję wykorzystać, ale postanowił podać do Kownackiego i ten strzelił bramkę. 2-0 prowadzi Fortuna na stadionie Bayernu. Któż by się spodziewał takiego obrotu spraw? Na razie wynik jest dla nas bardzo dobry. Będziemy musieli próbować go utrzymać. Bez lewego, no właśnie tak gra Bayern, jak nie ma Lewandowskiego. Widać, że im brakuje tutaj lewego, chociaż teraz mogli zdobyć bramkę, ale to im nie wyszło.
Bardzo dobrze, że im nie wyszło. Prowadzimy do przerwy 2-0. 0-2 w zasadzie. Tak, taki wynik tutaj widnieje. Na stadionie Bayernu prowadzimy 0-2 z Bayernem Monachium. Wydaje się aż nieprawdopodobne, ale naprawdę tak się tutaj ten wynik prezentuje. No i co? Nampona gra na chyba mecz życie dzisiaj. Także nie gra. Zostajemy na razie w takim samym składzie, w takim samym ustawieniu, w jakim byliśmy w trakcie pierwszej połowy. Później myślę, że możemy się doczekać ewentualnych zmian w naszym ustawieniu. Teraz Gieselman. Gieselman wtedy stracił piłkę. O proszę, mamy nowego wspierającego, Groszak. Witamy w gronie wspierających. Dzięki i żółwik tutaj dla ciebie. W ogóle widzę, że YouTube lekko zmienił tę otoczkę. Teraz mamy napisane witamy w mecenas kapcie, w sensie poziom jest wpisany i korona jest tam od razu pokazana. Bardzo fajnie to wygląda. Dzięki, Groszak, w gronie. Dzięki za tutaj zostanie wspierający. Witamy w ekipie zielonych. Dobra, a my kontynuujemy nasze spotkanie z Bayernem, bo możemy tutaj strzelić, słuchajcie, trzecią bramkę z Immer. Zobaczmy, karny. Jest rzut karny. Jest rzut karny dla Fortuny. No i żółta kartka. Proszę Państwa, będzie okazja rzutu karnego. Dawid Kownacki może pokonać po raz drugi dzisiaj Neuera. Czy to mu się uda? Kownacki, jest 3-0. Jest 3-0, ale pięknie. Fortuna prowadzi trzybramkowym prowadzeniem już właśnie z Bayernem Monachium. Historia pisze się na naszych oczach, to jest piękny wynik. Ja nie wierzę, żebyśmy mogli już tego meczu tutaj nie wygrać. Dwa gole Kownackiego. 54 minuta, ale miejmy się jeszcze na baczności. Miejmy się na baczności, bo tu się jeszcze może wiele wydarzyć. Może Zimmermann wejdzie za Zimmera, bo ten już ma żółtą kartkę. Myślę, że jeszcze też tutaj Tępiński otrzyma własną okazję. Wejdzie za Henningsa wkrótce. No bo Hennings jednak już czuje, widzę, że czuje to zmęczenie sezonem. Za to Kownacki nam się odpala. Bardzo dobrze, chociaż szkoda, że ten Kownacki jednak będzie musiał już za niedługo powrócić z wypożyczenia. Chyba, że nam się go uda wykupić na stałe. Byłoby bardzo fajnie, jakby Kownacki został naszym zawodnikiem na stałe. Jakby tutaj transfer definitywny został przeprowadzony, ale nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Się okaże już w następnym sezonie, ale na razie jeszcze mamy ten sezon i walczmy o cele, bo możemy naprawdę walczyć o cele bardzo wysokie. W końcu walczymy o Ligę Mistrzów. Kolejna okazja. Dobra. Damy szansę Stępińskiemu. Trochę sobie będzie mógł tutaj pograć. Na dziewiątce, więc na swojej pozycji tak naprawdę nominalnej. Mam nadzieję, że może to jest ten dzień, w którym strzeli tę pierwszą bramkę. Aj! Stępiński, ależ miał okazję. Zobaczcie, jak obronił tutaj Neuer. No jednak wciąż Stępiński bez tej bramki. Ale zobaczcie, znowu miał taką okazję. Bardzo się cieszę, Steve, że ci się podoba u mnie na kanale. Mam nadzieję, że tutaj będziesz też wpadał chętnie na kolejne streamy i odcinki, które będą. A jutro, słuchajcie, zaczynamy karierę Wisłą Kraków na odcinkach, także będzie odcinek do obejrzenia. I później też może sobie jakiegoś streama zrobimy, zobaczę jeszcze z czego. A teraz Stępiński, kurde. Mogliśmy strzelać, postanowiłem jednak podawać. No nie wiem, może to jednak nie jest ten dzień, w którym Stępiński strzeli tego gola. Może to jednak jeszcze nie dziś. A może jednak dziś, Stępiński. Stępiński, tak, dziś. Tak jest, dzisiaj. To jest ten dzień, w którym Stępiński strzela pierwszego gola dla Fortuny. Wow, pogrom.
ogrom nastawienie Bayernu, no kibice Bayernu muszą być załamani po tym, co tutaj zobaczyli. Po tym, co tutaj widzą, no. Fortuna niszczy Bayern, któż by się spodziewał takiego obrotu spraw. Dwa gole Kownackiego, bramka Stępińskiego. Ten mecz na pewno przejdzie do historii. Bo raczej no nikt by się takiego wyniku tutaj nie spodziewał, szczególnie, że wcześniej w poprzednim meczu przegraliśmy z Schalke. Po walce, ale jednak przegraliśmy. Nie udało się tutaj z Schalke zwyciężyć. Ani nawet zremisować, natomiast z Bayernem jest 4-0. Nie ma lewego i taki właśnie jest obraz tego meczu. Tak gra Bayern, jak tutaj brakuje im Lewandowskiego. Dobra, my mamy jeszcze jedną zmianę do wykorzystania. Karaman myślę, że może wejść zamiast Stugera. On się tutaj pojawi na boisku. Słuchajcie, następny mecz już gramy z Heffenheim, a Heffenheim też jest naprawdę wysoko w tabeli. Nie wiem dokładnie, na którym miejscu są obecnie, ale wcześniej widziałem, że byli naprawdę na wysokiej pozycji i był tutaj faul. A potem mecz z Borussią. Nie wiem, czy wszystkie mecze dzisiaj zdołamy rozegrać. Raczej wątpię, że dzisiaj już ten sezon zakończymy. Ale jeżeli nie zakończymy tego sezonu dzisiaj, no to na następnym streamie z FIFA pewnie się to uda. No ale jeszcze gramy. Jeszcze Stępiński. Zobaczmy, kolejne okazje tutaj sobie tworzymy. Wow. Fortuna gra dzisiaj jak z nut. I to z Bayernem. To miał być najtrudniejszy mecz w sezonie. Jeden z najtrudniejszych meczów w sezonie. No zobaczcie, z jaką łatwością tutaj Bayern pokonujemy. Tak naprawdę Bayern nie ma dużo do gadania w tym meczu, bo Bayern prawie akcji nie robi w tej drugiej połowie spotkania. My tutaj całkowicie przeważamy nad Bayernem. Czy w tej pierwszej połowie jakoś Bayern próbował atakować z początku? Jakieś akcje tam tworzyli. No teraz tak naprawdę Bayern już nie ma nic do gadania. Bo to jest mecz Fortuny, to jest mecz, który należy do klubu z Düsseldorfu. Klubu prowadzonego przez menedżera, który tak naprawdę debiutuje w tym roku w Bundeslidze. A nasz bramkarz zrobił najera, można powiedzieć. Wyszedł i wybił piłkę. Wszedł daleko. Tak naprawdę poza pole karne, poza nasze pole karne, no i to się opłaciło. Chyba będzie czyste konto jeszcze. No, żebyśmy teraz bramki na koniec nie stracili. Wow! Znakomita interwencja naszego bramkarza. Dobra, utrzymajmy już to prowadzenie 4-0. Postarajmy się nie stracić bramki. No nie, nie udało się jeszcze tego wybić. Koniec. To już jest koniec. Będzie teraz ostatnie wybicie. Jeszcze możemy przesunąć tutaj zespół wyżej. No i wybić. Po raz ostatni w tym spotkaniu. Co oznacza, że Fortuna Düsseldorf pokonuje ekipę Bayernu Monachium. Jeszcze tutaj ostatniego gwizdka nie było. No i teraz jest już ten ostatni gwizdek. Fortuna Bayern 0, Fortuna 4. To jest piękny wynik. Naprawdę historyczny moment dla naszego klubu. Historyczna chwila dla Fortuny Düsseldorf, która pokonuje Bayern Monachium. Bayern zostaje pokonany na własnym stadionie. No i posłuchajmy tutaj wywiadu pomeczowego z naszym menedżerem. Nasz środkowy pomocnik Rex Beczej naprawdę dobry mecz tutaj rozegrał, zasługuje na wszelkie pochwały, jest bardzo szczęśliwy. No dobrze. Dwa trafienia Dawida Kownackiego. Kownacki bohaterem tego meczu, ale to też świetny występ całej ekipy Fortuny. No i zrewanżowaliśmy się Bayernowi, bo w pierwszej połowie sezonu właśnie z Bayernem przegraliśmy. Bo Fortuna nie pokonuje się dwa razy dokładnie. Nawet Bayern nas nie może dwukrotnie pokonać w tym sezonie. No dobrze. Piękne tutaj ujęcie, Kownacki z dwiema bramkami.
Niesamowity mecz, to był naprawdę niesamowity mecz dla naszej drużyny. Oby więcej takich występów. Już zaraz gramy z Hoffenheim, który jest naprawdę wysoko w tabeli, obecnie miejsce szóste, jak widzicie. Dalej jesteśmy za Bayernem w tabeli, jeszcze Bayern ma zaległy mecz. Tutaj raczej ciężko będzie próbować dogonić Bayern w tabeli, ale mimo wszystko o Ligę Mistrzów jak najbardziej walczyć tutaj możemy. Tutaj możemy paru nowych zawodników podpisać. Oczywiście, no, nie każdy się tutaj przebije pewnie do tego pierwszego składu, tam w ogóle do pierwszej drużyny. Ale obserwować można i wziąć do szkółki też można zawodników, którzy tutaj dosyć nieźle się prezentują. Sutner odchodzi po zakończeniu kontraktu. Okej, tutaj jeszcze jakieś oferty. Z naszego bramkarza, który jest którąś tam opcją z kolei. Dobra, myślę, że my to spotkanie też sobie rozegramy. Okej. Naszemu kapitanowi brakuje cech przywódczych? Nie no, Hennings. Tylko właśnie nie wiem, czy Hennings zagra w tym meczu. Okej, Hennings usiądzie na ławce. To czas Stępińskiego. Pierwszy raz Stępiński w pierwszym składzie Fortunie. No i tutaj Ajan otrzymuje opaskę kapitana. 25-letni środkowy obrońca, który ma tak naprawdę najwyższy overall w całej naszej drużynie razem z naszym bramkarzem. No a czas Henningsa już tak naprawdę nadchodzi. Bo to już są ostatnie tygodnie tego sezonu. Pewnie też będzie miał ostatnio okazję do gry w naszym klubie. Już 16 bramek w tym sezonie w Bundeslidze. To i tak jest naprawdę niesamowity wynik. Hoffenheim, Borussia, Lipsk, Augsburg i Union Berlin. Więc 5 meczów do końca tego sezonu. Okej. Lecimy na mecz z Hoffenheim. Lecimy i ciśniemy. Czy to ostatni mecz już dzisiaj? Nie wiem. Albo ostatni z Hoffenheim, albo ostatni będzie z Borussią. Nie wiem, czy ten z Borussią jeszcze dzisiaj właśnie sobie będziemy w stanie rozegrać. No akurat jeszcze okaże. Dobra, zwycięskiego składu się nie zmienia, poza tym Henningsem. Ale Stępiński strzelił bramkę z Bayernem, więc myślę, że zasługuje na występ w pierwszym składzie w tym spotkaniu, a my już ruszamy tutaj. Ruszamy na mecz z Hoffenheim, akurat gramy u siebie. Więc mamy przewagę własnego boiska. Mam nadzieję, że to będzie można odczuć tak naprawdę w meczu. I że tutaj będziemy czuli się poniesieni tak naprawdę tym zwycięstwem, które nam ostatnio się przytrafiło. Przytrafiło to może złe słowo, bo to może brzmieć trochę jakby to zwycięstwo to był przypadek, a to nie był na pewno przypadek, że my z Bayernem wygraliśmy aż 4 bramkami. To nie mógł być przypadek. Więc chcemy dzisiaj potwierdzić to, że ostatni mecz przypadkiem nie był. Zresztą cały sezon myślę, że to potwierdza. To jest naprawdę świetne wykonanie Fortuny. Chcemy dzisiaj pokazać, że jesteśmy w naprawdę bardzo wysokiej formie i zaprezentować się chcemy z jak najlepszej strony, tak jak to było w meczu z Bayernem. Tylko dzisiaj przed własnymi kibicami, przed własną publicznością, więc nasi zawodnicy dodatkowo są tutaj wspierani dopingiem własnych kibiców. No a teraz Sobotka i już okazja pierwsza naszego zespołu w tym meczu. I to już jest gol! I to już jest gol! 5. minuta i kibice są ucieszeni. Stuger zdobywa bramkę. Ależ ta drużyna się cieszy z gry w piłkę. Zobaczcie. No, kibice są uradowani, piłkarze są uradowani. Gra w piłkę to dla nich przyjemność. Kapeś tutaj naprawdę zbudował drużynę, dla której gra przynosi. Gra sprawia przyjemność zarówno piłkarzom, jak i kibicom do oglądania tej gry. No zobaczcie, teraz Kownacki przejmuje piłkę. Po prostu miło się patrzy na taką grę Fortuny. No i już jesteśmy w polu karnym.
już mógł być tutaj kolejny gol. Była kolejna sytuacja. No, zróbmy sobie tutaj ustawienie ofensywne. Próbujmy tak naprawdę pójść za ciosem i strzelić kolejną bramkę Hoffenheimowi. Bo Hoffenheim to jest drużyna, którą myślę, że jak najbardziej możemy dzisiaj pokonać. My wszystkich możemy pokonać, skoro pokonaliśmy Bayern. Tak naprawdę nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Walczyć o jak najlepsze miejsce w tabeli myślę, że wręcz trzeba w tym sezonie, skoro tak ten sezon się świetnie dla nas ułożył. No i na pewno Fortuna jest zaskoczeniem w tym sezonie, zaskoczeniem tego sezonu. No a my jeszcze tutaj możemy nawiązać walkę tak naprawdę samą czołówką ligi, bo wyżej nad nami jest oczywiście Bayern, no i Lipsk. A z Lipskiem jeszcze będziemy grali. Także tu mogą się jeszcze nawet odważyć losy mistrzostwa, bo zarówno Lipsk, który jest pierwszy w tabeli, jest tak naprawdę w obecnej chwili głównym kandydatem do mistrzostwa mistrza. Jest głównym kandydatem do mistrzostwa. Może zostać właśnie tym mistrzem, natomiast również Bayern może tutaj zwyciężyć mistrzostwo Niemiec w tym sezonie. Tylko musiałby się Lipsk gdzieś potknąć. A my jeszcze gramy z Lipskiem i jakbyśmy z takim Lipskiem wygrali, to sytuacja może się naprawdę bardzo zacieśnić. No my też teoretycznie mamy szansę na tytuł mistrzowski, chociaż to będzie raczej bardzo ciężkie. I nie liczyłbym na to, nie nastawiałbym się na to jakoś bardzo. Natomiast o pierwszą trójkę możemy walczyć o medale tak naprawdę. Brązowy medal tutaj, czyli trzecie miejsce w Bundeslidze, naprawdę to byłby duży sukces dla Fortuny, dla wszystkich tych młodych zawodników, bo ten skład jest naprawdę bardzo młody. Zmieni się też trochę po sezonie, parę zawodników odejdzie, będą wzmocnienia. Między innymi na obronie, ale nie tylko. Linia pomocy też zostanie mocno przebudowana. Akurat postawa raczej zostanie taka sama, czyli Rex, Becza i Sobotka tutaj będą zawodnikami pierwszego składu. Natomiast tutaj na przykład odejdzie jedno Sfink, odejdzie sporo zawodników, którzy są na wypożyczeniu albo też kończą karierę po tym sezonie. Natomiast przyjdą nowi i może ci nowi się załapią do pierwszego składu. Przyjdą nowi boczni obrońcy, zobaczymy, czy ci obecni zdołają się tutaj utrzymać. Zimmer myślę, że ma szansę walki o pierwszy skład. Gieselman no teoretycznie też, ale zobaczymy, będzie miał kandydata na tę pozycję, czyli w sumie rywala będzie miał, jakim będzie Witek, i mam nadzieję, że dobrze się spisze. Na środek pomocy przyjdzie kilku nowych zawodników. Na środku obrony też się zmieni. Była teraz niebezpieczna okazja, ponieważ Adams odejdzie od nas, on jest na wypożyczeniu. No i kto tutaj będzie grał na środku? Będzie grał pewnie albo Hoffman, albo jeszcze jeden zawodnik, którego mamy obecnie na rezerwach, który jest obecnie wśród rezerw. No a może też jakiś transfer się tutaj sprowadzi jeszcze. Jakiś transfer się przeprowadzi na pozycję środkowego obrońcy. Póki co jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy, jaki budżet będzie w następnym sezonie. A teraz wrzutka. Była okazja. Jednak się nie udało jej tutaj wykorzystać. Zobaczymy, bo za trzecie miejsce w Bundeslidze na pewno jakąś nagrodę powinniśmy dosyć sporą dostać. Że będzie okazja na naprawdę niezłe transfery dla Fortuny. Mam nadzieję, że będzie. Liczę na to. No teraz było niebezpiecznie. Na razie zdobyliśmy tę jedną bramkę i teraz szykuje się, że tutaj będziemy mieli przerwę i póki co no kolejnych bramek za bardzo nie widać. Hoffenheim też atakuje, więc jest dosyć niebezpiecznie. Trzeba mieć się tutaj na baczności. Zaraz jakieś bramki tutaj przypadkiem nie stracili. No właśnie, było teraz bardzo niebezpiecznie.
Okej, no i zaraz będzie przerwa. Ile sędzia tutaj jeszcze doliczy? Dolicza 2 minuty. Teoretycznie tutaj jeszcze jakaś akcja może mieć miejsce z naszej strony, albo też ze strony naszych przeciwników. Jak widzieliście, piłkę przed chwilą straciliśmy. Dobra, myślę, że sędzia może zakończyć pierwszą połowę. No i zakończył. Fortunie fortuna sprzyja. Fortuna to jedno, ale taktyka to jest bardzo istotne. Dobra, druga połowa spotkania. Pierwszą połowę zaczęliśmy od bramki Sztugera, więc nie obraziłbym się, jakbyśmy teraz też od jakiejś bramki dla Fortuny tę połowę zaczęli. Ale no, nie jest to też jakaś konieczność tutaj. Ważne, żebyśmy zachowali prowadzenie, żebyśmy tutaj nie stracili żadnej bramki. No, ale atakować też nie zamierzamy zaprzestać, nie zamierzamy tutaj zakończyć naszych ataków. Rex Beczaj. Rex Beczaj. Może próbować przejść, może próbować podać. Podał do Stępińskiego, Stępiński uderzył. I bramkarz zdołał tutaj obronić. Była dobra próba ataku. Jeszcze zagranie do środka. Chciałbym, żeby tutaj Stępiński zdobywał kolejne bramki. Na razie strzelił gola w spotkaniu z Bayernem i to jest jak na razie jego jedyny gol dla Fortuny, ale liczę, że będą kolejne. Tutaj była teraz niezła okazja na zdobycie bramki. Uważajmy, bo jest niebezpiecznie. Nie było faulu, zobaczcie. Oj, źle to zostało rozegrane. Ale dobrze, że się udało to bez faulu nawet ogarnąć. No i to jest dobre rozegranie. Nie straciliśmy tej piłki. Okej, Sztuger. A Sztuger już chyba czuje zmęczenie tym spotkaniem. Myślę, że zaraz tutaj może dojść do jakiejś zmiany. No i zobaczmy, jest teraz niebezpiecznie. Mpoma. Sztuger. Sztuger. Mpoma. Tam jeszcze jeden zawodnik jest. Tutaj ciężko będzie kogoś minąć. Dobra, myślę, że możemy sobie przeprowadzić jakąś zmianę. Sztuger zejdzie z boiska. Na boisko pojawi się Karaman. Myślę, że też Henings pojawi się w tym meczu, ale to bardziej w końcówce, niż weteran tutaj wbije na boisko. Cześć Dyzio, witam cię ponownie. Dobra, myślę, że tutaj możemy przejść z ofensywnej taktyki na w miarę zrównoważoną. Musimy też uważać na to, co dzieje się z tyłu. A teraz zagranie do Mariusza Stępińskiego. No nie było tutaj faulu, naprawdę. Kurde, było to niestety czyste. Niestety czyste, bo bym chciał zobaczyć jakiś faul. Pewnie byłaby kartka. Jakby poszło to w nogi, to mogłaby być nawet czerwona w tej sytuacji. Ale no jednak było to czyste. I teraz zagranie Mariusz Stępiński. Niewiele brakowało. A w którą grasz? Nie, gram padem oczywiście. Padem od PS3. Okej, Ampoma. Ampoma. Zobaczmy. Będzie zagranie. No nie przeszło to zagranie tutaj. W tej sytuacji. Dobra. Stępiński myślę, że już zejdzie. Wejdzie Henning zamiast niego. Ampoma też zejdzie. Wejdzie tutaj może Zimmerman. No może to jest prawy obrońca, ale na lewym pomost też może tam wejść. Na końcówkę przynajmniej. Szczególnie, że teraz no będziemy tak naprawdę musieli się też bronić. Żebyśmy tutaj nie stracili żadnej bramki, bo prowadzimy 1-0, więc sytuacja może się bardzo szybko odmienić. Mam nadzieję, że tutaj żadnego gola nie stracimy. Niestety to podanie tutaj nie przeszło.
Dyzioła, nie wiem jaki problem w tym widzisz. Nie mam po co kupować nowego pada, skoro mam pada od PS3, z którego korzystam od kilku lat i mi się z niego dobrze korzysta. A kupno nowego pada, no to też jest jakiś wydatek, a mam ostatnio dużo wydatków. Może pad to nie kosztuje jakoś bardzo dużo, ale jak się składają na to kolejne rzeczy, no to. To do tej pory był dla mnie zbędny wydatek. Myślałem, że może tam za jakiś czas kupię sobie tego pada od PS4, ale skoro dobrze mi się gra na tym padzie od PS3, no to. To po co miałbym od razu nowego kupować, tak? Cześć, Juri, witam cię bardzo serdecznie, siema. Witam, witam. Okej, wrzutka. Blok broni bramkarz. Wow, ale gorąco. Gorąco, gorąco w końcówce tego meczu. Dobra, teraz już super defensywne ustawienie. Żebyśmy tylko te 3 punkty tutaj zdołali zachować. Żebyśmy te 3 punkty w tym meczu mogli zdobyć. Okej, teraz na spokojnie biegniemy. Rozegramy do przodu to. Nie wiem, czy było dobra. Może jednak było mądre, bo się udało piłkę odzyskać. Kownacki, Dawid Kownacki. Jest Hennings. Kapitan. To jest nasz kapitan. To jest nasz weteran i pokazuje, że on na miano legendy tego klubu zasługuje. Hennings zdobywa gola. W końcówce przypieczętowuje nasze zwycięstwo tutaj. No, umiał się po prostu ustawić. Otrzymał piłkę od Kownackiego, wykorzystał okazję. Obrócił się. No i okazał się tutaj katem. Katem dla Hoffenheimu, bo strzelił już 17 gola w tym sezonie. Koniec tego meczu, tak naprawdę, już za chwilę. Wynik ostateczny 2-0 dla Fortuny. 2-0 4-0 z Bayernem, 2-0 z Hoffenheimem. No i tak się powinno grać. Dobra, kolejny mecz z Borussią. Myślę, że możemy ten mecz jeszcze dzisiaj rozegrać. Bo czuję, że jesteśmy na gazie. Ich danke Ihnen zunächst Wywiad mal, dass Sie so pomeczowy. kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Wierzyliście w wygraną? Zawsze jesteśmy przygotowani, oczywiście. Na zasługach chłopaków. Skupiamy się już na następnym meczu, bo Ich zaraz danke będziemy Ihnen für grali z Borussią Dortmund. Hennings strzela, no i pięknie się to potoczyło, że nasz tak ważny zawodnik zdołał tutaj zdobyć bramkę. Cześć Steve, Willkommen witam zu cię der ponownie. Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Zapewnienie. Okej, jak oznacza swoje szanse na zapewnienie klubowe miejsca w europejskich pucharach? O, już jak wygramy z Borussią, nie wiem czy musimy wygrać czy zremisować, możemy zapewnić sobie miejsce w europejskich pucharach. Ja to pewnie na razie w Lidze Europy. Chyba nie od razu w Lidze Mistrzów. Chciałbym zobaczyć na tabelę. Nasza pozycja świadczy o jakości zespołu. No nie ma co tutaj się przechwalać, ale jednak jest dobrze, zespół gra dobrze. Będziemy próbowali jak najlepiej się tutaj spisać. Ostatnio przegraliśmy z Borussią 1-0. Jesteśmy mocniejsi. Właściwie tamta porażka była dla nas lekcją. A teraz słuchajcie, gramy ponownie z Borussią. To ostatni mecz dzisiaj. Ale mecz jakże emocjonujący. Lipsk na prowadzeniu. 4 punkty. 6 punktów tutaj tracimy do Lipska. Ale Bayern ma jeszcze 2 mecze zaległe, zobaczcie. Bayern ma 2 punkty mniej od nas, więc jest na trzeciej pozycji, ale 2 mecze zaległe. Słuchajcie, jak teraz udałoby nam się zwyciężyć, to no naprawdę jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji przed tym meczem z Lipskiem. Ale remis też nie byłby zły. Będziemy starali się tutaj jak najlepszy wynik w meczu z Borussią, który jest na czwartym miejscu. Borussia to jest jednak naprawdę bardzo silna ekipa. Ciężko będzie tutaj z Borussią zwyciężyć, z Borussią osiągnąć dobry wynik, no ale wierzymy, skoro z Bayernem wygraliśmy 4-0, to i z Borussią możemy tutaj dobrze zagrać.
Także na to w tym momencie tutaj liczymy. Zobaczcie, 11 punktów przewagi mamy nad Hertą Berlin licząc. 4 kolejki do końca sezonu, dobrze mówię, tak, 4 kolejki do końca sezonu. Tylko, że to jeszcze nie wszystkie drużyny grały mecze, właśnie. Nie można jeszcze tak od razu orzekać. No ale jak teraz wygramy, to sobie możemy zapewnić grę w europejskich pucharach. Tylko nie jestem pewny, czy już w Lidze Mistrzów, czy jeszcze w Lidze Europy, bo tam niektóre drużyny nie grały meczów, więc musiałbym to przeliczać. Ale dobra, zestawiamy chyba taki skład. Henix będzie grał. Henix myślę, że na razie może zacząć z ławki rezerwowych, tak jak w poprzednim meczu. Okazał się bohaterem w poprzednim spotkaniu. Teraz również bym chciał, żeby tutaj wypadł z jak najlepszej strony. Jeżeli wejdzie na boiska, myślę, że na pewno wejdzie w drugiej połowie. No ale skład zostawiamy taki, jaki jest. Jedziemy na mecz z Borussią. Tępiński, Kownacki. Ciekawią mnie ci zawodnicy ofensywni. Jak się tutaj spiszą w tym meczu? Mam nadzieję, że jak najlepiej. Gramy u siebie. Gramy w Düsseldorfie. Naszej twierdzy, gdzie naprawdę spora część kibiców tutaj uczęszcza tak naprawdę na każdy mecz. Zobaczcie, tutaj prawie zawsze jest komplet na tym stadionie. No to co? Jedziemy. Fortuna Borussia. Walka o marzenia tak naprawdę. Żeby tutaj grać w europejskich pucharach. Widzę, że Borussia już tutaj z ogromną dynamiką zaczyna. Zobaczcie, jak piłka chodzi wśród ekipy Borussii. Marco Reus. Największa gwiazda drużyny z Dortmundu. No prawdopodobnie największa w tym momencie. Mariusz Stępiński, Stuger, no. Starajmy się tutaj utrzymać ten poziom. Pokazać Borussii, że my od nich słabsi nie jesteśmy. Thorgan Hazard. Znamy tego zawodnika z kadry. Ponieważ jest on Belgiem oczywiście. Także mamy z tym zawodnikiem do czynienia w belgijskiej kadrze. Zobaczymy, jak się dzisiaj zaprezentuje. No i tak samo Witzel również gra w belgijskiej kadrze. Dzisiaj jest w pierwszym składzie, to w sumie nie wiem. Tępiński walczył tam z Zagadło piłkę. Dobra, mamy piłkę. Stępiński próbował się tutaj obrócić z piłką. Chyba nie widzę Witzela. Może jest na ławce, może na trybunach, nie wiem, szczerze mówiąc. Na przykład gra Larsen i pewnie to jest spowodowane tymi morale. Bo raczej Larsen tak sam z siebie by tutaj nie był wystawiany w tym pierwszym składzie Borussii, no chyba, że nadeszli jacyś ważni zawodnicy. Nie wiem dokładnie, jak teraz tutaj wygląda cały skład Borussii. Nie tylko ta jedenastka, ale ogólnie cała ekipa. Dobra. Udało się piłkę przejąć. No i Gieselman, zobaczmy, jest okazja. Gieselman. Będziemy próbowali wrzucić piłkę w pole karne. Był tam Kownacki. Jeszcze Zimmer wrzuca. Dobra, Stuger. No i chyba piłka zostanie ostatecznie wybita. Hitzi, witam. Dobry wieczór, siema. Jest jakiś kontakt? Jest kontakt na Discordzie na przykład. Link do Discorda w opisie. Ewentualnie można napisać na maila, który jest podany na stronie kanału, można tam znaleźć. No ale na Discordzie najlepiej napisać. To chyba najprościej. Dobra, Gieselman. Poszedł spalony. Dobra, na razie cały czas remisowo. Na razie cały czas mamy tutaj 0-0.
teraz dosyć niepotrzebna ta strata. Musimy próbować tu jakąś akcję tworzyć. Torgan Hazard. Dobrze. Stuger. No to co, może teraz jakaś sensowniejsza akcja. Stuger, czy wypuści Stępińskiego? Wypuścił Stępińskiego. Stępiński zdołał się urwać. Mariusz Stępiński. On strzela w ważnych meczach. Strzelił z Bayernem, strzela z Borussią. Drugi gol Stępińskiego w barwach Fortuny Düsseldorf. No i zobaczcie, jest to gol w spotkaniu z Borussią Dortmund, a więc gol niezwykle cenny, niezwykle ważny dla polskiego snajpera, który znakomicie się tutaj zdołał zachować i strzelił drugą bramkę. Ale Stępiński też ogólnie strzela w ważnych meczach w Serie A. Też pamiętam, że miał gole z naprawdę mocnymi drużynami zawsze. No i tutaj w Bundeslidze można powiedzieć, że potwierdza ten mit. Borussia i nie ma gola. Jakimś cudem to nie wpadło, tam piłka odbiła się od poprzeczki, ale był strzał praktycznie na pustą bramkę. Mamy teraz szczęście, mamy teraz zdecydowanie szczęście. Fortuna sprzyja Fortunie, więc postarajmy się tutaj to wykorzystać. Zobaczę pewną na Discordzie, tak, po streamie jeszcze wpadnę na chwilę na Discorda, a teraz było niebezpiecznie. Dobrze, Ampomach, ależ znakomicie się tutaj odnalazł Ampomach. No i teraz pokaż ponownie swoją szybkość. Wrzutka w pole karne. No naprawdę dobrze się tutaj prezentujemy. Spróbujmy utrzymać te prowadzenie do przerwy. Larsen. Broni bramkarz. Jest szansa, żeby tutaj nie wpadło to do bramki. Brawo, broni bramkarz. Niestety dobitka. Oj, kontuzja naszego obrońcy. Niestety kontuzja naszego kapitana w tym spotkaniu. Ludzie pytają Solskjaera, jak to jest być trenerem najlepszego klubu w Anglii. To naprawdę krótko nie wiem. Oj, oj, oj. No tutaj niestety nie zdołaliśmy utrzymać prowadzenia do przerwy, ale tam nasz obrońca ofiarnie próbował to blokować. Wybił tę piłkę, a później już no, niestety złapała go kontuzja. Marco Reus, 10 gol w Bundeslidze w tym sezonie. Będzie trzeba chyba zmienić tutaj naszego kapitana. Ale to już poczekamy chyba do przerwy w takim razie. Już poczekamy, myślę, że z tym do przerwy, która będzie dosłownie za moment, dosłownie za kilka chwil. Dobra, no to może jeszcze tutaj jakaś okazja pod koniec pierwszej połowy spotkania. Jest okazja, ale Stuttgart tutaj nie uderzył jakoś mocno. Cześć Sowiecki, witam cię ponownie, generale. Okej, okay, no i przerwa. Przerwy 1-1, więc wyrównany mecz. Wyrównanie spotkanie przeciwko Borussii. Ja wolę zmienić, słuchajcie, naszego obrońcę. Puścimy Hoffmana, bo wiecie, jaki jest kolejny mecz. Kolejny mecz gramy z RB Lipsk i my będziemy potrzebowali tego obrońcę. Chcę, żeby on się jakoś tutaj bardziej skontuzjował. Może być ciężko w tym meczu, słuchajcie. Ostatnio z Borussią chyba dostaliśmy... Ktoś dostał czerwoną kartkę. Kownacki chyba dostał dwie żółte i w rezultacie czerwoną. Graliśmy w dziesiątkę. Tutaj tracimy filar naszej obrony, naszej defensywy, naszego kapitana z powodu kontuzji. Co prawda, no nie gramy w dziesiątkę, gramy w 11 cały czas, ale jednak strata tak ważnego zawodnika może tutaj zostać odczuta. Możemy to odczuć, po prostu możemy to odczuć. Mimo wszystko mam nadzieję, że tutaj nasi zawodnicy staną na wysokości zadania. O, zobaczcie, tutaj nie ma kartki. Nie ma kartki dla Brozowicza. Hoffman to właśnie ten zawodnik, który zmienił naszego kapitana. Teraz kapitanem jest Sobotka. Myślę, że on zasługuje na te miano. Patrząc na obecnych zawodników, patrząc na obecny skład, myślę, że Sobotka zasługuje najbardziej.
A może i zostanie naszym kapitanem na stałe? Jak już Henix nie będzie występował w barwach naszej drużyny. A może właśnie Ion będzie tym naszym kapitanem. Czyli ten, który zszedł w przerwie. Środkowy obrońca, który się dzisiaj wcześniej był kapitanem w pierwszej połowie tego meczu. Zobaczymy, kto jeszcze dostanie opaskę. Najbardziej tak naprawdę na to zasłuży. A jak na razie mamy wynik 1-1. Być może tutaj... O, zobaczmy, Stępiński. Stępiński może uda się tutaj wyprowadzić jakąś naprawdę dobrą akcję. Stępiński. No chyba będziemy po prostu próbowali uderzyć. Niestety nie zdołaliśmy tutaj nawet do tego uderzenia dojść. No może, słuchajcie, zmienię formację na dwóch napastników. Wtedy mógłby wejść Henning. To mogłoby mieć sens. Zrezygnowalibyśmy wtedy z tego ofensywnego pomocnika dziesiątki, którą jest Stuger w tym spotkaniu. On by po prostu wtedy zszedł. A jest teraz okazja naszego zespołu. Piłka trafia w słupek. Ależ było niebezpiecznie. Dobra, wrzutka. Okej, no ale formację możemy zmienić, jak będzie jakaś przerwa w grze. Może jakaś inna niż rzut rożny. Oj! Bardzo niebezpiecznie to wyglądało. Adams. Będzie kartka dla tego zawodnika, ale jakiego koloru? Jest żółta kartka, okej. Zawsze mogło być gorzej, zawsze mógł tutaj otrzymać kartkę czerwoną. Dobra, bierzemy 4-4-2 z defensywnymi pomocnikami. Tutaj tak, na ataku pozostanie Stępiński. I... może dajmy Kownackiego tutaj jeszcze na atak, a na prawe skrzydło wejdzie Pledl. Okej, okay. Kownacki ze Stępińskim na ataku. Natomiast Henix wejdzie jeszcze później. Henix myślę, że wejdzie jeszcze trochę później. Na końcówkę bardziej. Teraz wolny Borussi, niecelne. Uderzenie ponad poprzeczką. Więc nie sprawiło to nam raczej jakiegoś większego zagrożenia. No jak na razie cały czas 1-1. To nie jest najgorszy wynik. Już wiadomo, chciałoby się wygrać, ale tutaj tak równie dobrze można przegrać z Borussią. To jest... wiecie, to jest jednak Borussia. Klasowy zespół. I jakbyśmy tutaj zremisowali, no to z pewnością byśmy nie płakali z tego powodu. I nie byli w żaden sposób smutni. Szczególnie, że to jest naprawdę wyrównany mecz. To jest naprawdę mecz walki. Teraz Mariusz Stępiński blokowany. Dobra. Pora wpuścić Henningsa. Za Stępińskiego czy Kownackiego? Może za Kownackiego. Zajmę sam pomacha. Jeszcze wejdzie Karaman. Nie. Już przecież wchodził środkowo obrońcy. Dobra, więc Henix to jest nasza ostatnia zmiana. Oj. Myślałem, że to wyjdzie na aut. Liczyłem na to, szczerze mówiąc. Że tak się nie stało. No. I... zmęczeni są już, naprawdę bardzo zmęczeni są już nasi zawodnicy, którzy dają z siebie wszystko w tym spotkaniu. Cześć Krzychu Games, witam. Witam, dobry wieczór. No i to już taki późny wieczór, w zasadzie noc, bo już po północy jest. Także witam. I nie, że tutaj wpadłeś, a teraz Stefan dobrze tutaj wyłapał tę piłkę. Dobrze, że się nie przestraszył tego uderzenia. Bo no nie było jakieś groźne, ale jednak równie mógł tutaj bramkarz zareagować. Kownacki nie zdołał dobrze dograć. Czy dojdzie do tej zmiany, czy Henning wejdzie na boisko?
My tutaj przerw praktycznie nie mamy teraz. Można powiedzieć, że ani chwili wytchnienia na boisku. Dobra, trzeba to gdzieś wybić. Okej, jest spalony. No to teraz Hennings pojawia się na boisko. Na boisku. Zamiast Kownackiego. Kownacki rozegrał dzisiaj przyzwoity mecz. Natomiast cała drużyna myślę, że zagrała dzisiaj dobrze. Hennings. Hennings. Zobaczmy. Hennings! Uderzenie spoza pola karnego to mogło być naprawdę niebezpieczne. Chyba będzie remis. Chyba będzie remis, też tak myślę. Że to spotkanie prawdopodobnie zakończy się wynikiem remisowym, szczególnie, że została już niecała minuta. Tutaj sędzia doliczył jeszcze 2 minuty, a bramkarz Borussii wybija. No, ale jak mamy piłkę, trzeba jeszcze zaatakować. Kępiński próbował podawać, ale nie wyszło to podanie do końca. No i remis. 1-1 to jest dobry wynik. Myślę, że kibice są bardzo ucieszeni. Zobaczcie, czy to już daje nam europejskie puchary. Być może. Mimo wszystko, no, możemy być zadowoleni z wyniku tego spotkania. Możemy być zadowoleni z tego remisu. Borussia widzę nie bardzo zadowolona. Chcieli tutaj nadgonić w tabeli. Jednak im to do końca nie wyszło. Z 1-1 takim wynikiem kończy się to spotkanie. Mam nadzieję, że nasz środkowy obrońca, który tutaj właśnie doznał urazu, nie będzie miał jakiejś naprawdę poważnej kontuzji, no, aby mógł zagrać w kolejnym meczu z Lipskiem. Żeby to nie był tylko dla niego koniec sezonu. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Marnowaliście dobrą okazję, by zapewnić sobie miejsce w Lidze Europy. Czyli jeszcze nie mamy tego miejsca zapewnionego, jak rozumiem, ale nie było źle, nie było źle. Nie da się wciągnąć takiej gierki. Też właśnie nie martwimy się, nasz zespół. Wiemy, że to jest ekipa, która naprawdę wiele może. Okej, Apoma. Bardzo szczęśliwy. Powinna zmęczenia. No, myślę, że są bardzo zmęczeni nasi zawodnicy. Ale tu jeszcze jest kilka meczów. 3 mecze do końca sezonu. Spotkanie z Lipskiem. Na koniec jeszcze czeka nas Augsburg i Union Berlin. Słuchajcie, to już na następnym streamie. Na następnym streamie sobie zakończymy ten sezon. 2. miejsce w tabeli obecnie, ale mamy 1 mecz więcej niż Lipsk i mamy 3 mecze więcej niż Bayern, więc zobaczymy, jak sobie Bayern w tych meczach poradzi. No, jak Bayern uwalił tutaj mecze jakieś, to może byłaby też jakaś szansa w walce o wyższe jeszcze miejsce niż 3. Ale obecnie 1. trójka wydaje się w zasięgu ręki. W zasięgu wzroku może bardziej. O, tak to określmy, bo to nie jest tak, że już to mamy w garści. I za chwilę będziemy mogli się ogłosić tutaj drużyną, która zdobędzie top 3. Natomiast będziemy mogli naprawdę powalczyć o tą 1. trójkę i myślę, że nasi zawodnicy zrobią tutaj wszystko, żebyśmy się w tej 1. trójce znaleźli na koniec sezonu. Tymczasem, słuchajcie, będziemy kończyli na dzisiaj. Także dzięki wam wszystkim za obecność na streamie. Żegnam się z wami. Widzimy się już wkrótce na kolejnym live'ie. Prawdopodobnie jutro, albo i nawet dzisiaj. Jutro w sensie, że za dnia. A już jest tak naprawdę 5 października i pewnie dzisiaj też będzie kolejny stream. No i wpadajcie na Discorda, bo jeszcze będę tam chwilę na Discordzie. Także jak kogoś nie ma na Discordzie, to zapraszam. Możecie wpadać także na grupę i na fanpage. Zajrzyjcie. Dzięki Groszak za zostanie wspierającym. Dzięki Sargon za wsparcie. No a ja się z wami żegnam. Dobrej nocy wszystkim. Cześć. Na razie. Miłego dnia jutro. Yeah.
Oh no, I never feel complacent. Only got so much time, don't waste it. And know that you cannot contain this. Cause if I want it, then I'll gain it. No, I don't wanna hear complaints, bitch. I'm sick of hearing all the same shit. You really want it, then go take it. You really want it, then go make it. Yeah. Never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight, I'll fight. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight, yeah. I'm low key like the mo jig 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 jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I will not sit up in the nosebleeds. I will not stop until they know me. I want you all to listen closely before I motherfucking proceed. Yeah, when you're grinding on the low key and they're complacent with their low needs, don't ever stop, just keep on going. You keep on working, keep on growing. Yeah. Never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight, fight. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight, yeah. Oh no, I never feel complacent. Only got so much time, don't waste it. And know that you cannot contain this. Cause if I want it, then I'll gain it. No, I don't wanna hear complaints, bitch. I'm sick of hearing all the same shit. You really want it, then go take it. You really want it, then go make it. Yeah. Never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight, fight. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight, yeah.